Zanim przejdziemy do materiału, zapraszam Was do wsparcia mojej twórczości na serwisie patronite.pl i z góry dziękuję za Wasze wsparcie. W trakcie premiery, w przypiętym komentarzu, a także na czacie na żywo pojawi się link do ankiety, w którym będziecie mogli oddać głos na najlepszego gracza sesji. Następnie punkty procentowe z ankiety zostaną przekazane graczom w postaci punktów doświadczenia. W trakcie podróży do Altdorfu bohaterów złapała burza, której skutkiem było uszkodzenie barki, na której płynęli. Musieli zatrzymać się na brzegu i poszukać pomocy. W ten sposób trafili do niewielkiej przydrożnej karczmy, która okazała się opanowana przez mutanty, które były częścią kultu mrocznych potęg. Po rozprawieniu się z czcicielami chaosu, okazało się, iż w karczmie więziona była stara znajoma bohaterów, Lady Isolda von Strudeldorf. Następnego dnia awanturnicy ruszyli w dalszą podróż. Kolejny dzień podróży do Altdorfu. Rozwiązaliście spisek małego kultu chaosu w karczmie pod szczęśliwym człowiekiem. Tam uratowaliście waszą znajomą. Bliższą znajomą dla Xaviera Faustmana, Lady Isolde von Strudeldorf i jej małą świtę. A także poznaliście karczmarza Otto, który okazał się znajomym waszego przyjaciela Józefa. Pomógł wam on naprawić Berebelli. Przekazał część zapasów w ramach podzięki za uratowanie przybytku. Piwo, wódkę. A następnego dnia, po przespaniu się, ruszyliście w dalszą podróż. Z samego rana. Płyniecie już pewnie kilka godzin, a Józef przewiduje, że będziecie w Weisbruku za około godzinę. Woda jest spokojna, a niebo bezchmurne. Całkiem zgrabnie poszło z tą łodzią. No, mówił, że szkutnikiem jest. Znaczy, był szkutnikiem. Ten karczmarz. A Józefie... Józefie przewidujesz... Józefie przewidujesz może na naszej najbliższej trasie takie perturbacje jak ostatnio? A jak to można przewidzieć? No pływasz tędy, w tej weftę. No pływam tędy, ale to nie od odcinka rzeki zależy, jaka pogoda będzie. No ale czy będzie dno płytsze, skały wystają? Skał tutaj nie ma. Jak za godzinę będziemy w Weisbruku. No a z Weisbruku się wpływa na kanał Weisbrucki. O. Ale kanał Weisbrucki, jako że jest sztucznie wykopany ręką ludzką, no to tam żadnych problemów już być nie powinno. Do tego jest patrolowany. Za jakąś godzinę, półtorej powinniśmy być. Dobra. Xavier, chodź na stronę może, co? Mam sprawę do ciebie. Dobra. No i tak odprowadzam Xaviera gdzieś tak na bok, tak żeby nikt nas w miarę nie słyszał. Słuchaj, chudy. Przyznam, że trochę się uniosłem zaraz po tym incydencie ze sztormem, ale jednocześnie zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Nie jesteśmy już grupą czterech osób, najemników, awanturników, jakby nas można było nazwać. Nie jesteśmy już w takim składzie, w jakim przybyliśmy do Bogenhafen. Teraz jest nas tak naprawdę ósemka, licząc Józefa. I taką grupą, żeby dobrze nią zarządzać, żeby unikać takich sytuacji, jakie między innymi miała miejsce w trakcie tego sztormu,
Potrzebna jest dyscyplina. Potrzebna jest jakaś hierarchia, jakiś porządek. Znaczy, Vigo, ja wiem, o czym ty mówisz. No, totalnie jakby się zgadzam. Tylko, że ja nie jestem rzecznikiem. Na polu bitwy, na lądzie, w mieście. Mogę pełnić swoją rolę, ale na rzece, na wodzie, na morzu, to nie są dla mnie jakieś moje najbardziej preferowane otoczenia do tego, żeby czymkolwiek zarządzać, bo się nie czuję po prostu jakkolwiek obyty w tym. Więc może z góry założyłem, że Józef, nie wiem, Abelhard jakby porusza się tutaj trochę jak ryba w wodzie, więc może on. Jakby mogę wyjść do załogi i powiedzieć, co sądzę na ten temat. Jakby absolutnie masz rację. I dobrze, że się uniosłeś. Czasami trzeba silniejszej ręki użyć, żeby ludzi postawić do pionu, postawić ich tam, gdzie powinni być, wskazać im to, co powinni robić. Ale to tutaj nie chodzi mi tylko o kwestię łodzi, kwestię rzeki, tylko kwestię samej dyscypliny, hierarchii. Jesteśmy już kompanią najemniczą, tak? Możemy ustalić jakieś zasady. Najlepiej wojskowe, no bo takie się najlepiej sprawia w przypadku najemników, jakby nie patrzeć. Znaczy, no, chcesz, żeby był łańcuch dowodzenia? Tak. No, to może żeby każdy miał swoje obowiązki, wiedział, do kogo się zwrócić. Znaczy, ale poczekaj, bo ani Józef, ani Gunnar, ani Hultz, ani doktorek nie zadeklarowali się, że chcą być częścią naszej kompanii najemniczej. I też nie możemy jakby przez to wywierać na nich jakichś tam nacisków, bo jesteśmy tutaj raczej bardziej w relacji koleżeńskiej, chyba że się do czegoś zaobligują. Jeżeli chcesz, to ja stanę przed nimi i się ich zapytam. Ale wiesz, nasza czwórka, jakby nasza relacja, łańcuch dowodzenia, czy jakkolwiek by tego nie nazywać, oparta jest na naszej wzajemnej znajomości, na relacji, nad tym, że możemy sobie zaufać, wiemy, kto jaką rolę pełni tutaj. I to działa. I to działa, i to jest coś, co jest wypracowane, ale nie z nimi jeszcze. Nie na tyle. Nie przeszliśmy tyle razem. I jeżeli to są... Może Józef może akurat nie, ale co do tej trójki pozostałych, to jeżeli by chcieli być, to mogliby mieć również oczekiwania wobec takiej sytuacji, czyli mogliby chcieć żołdu, mogliby wraz z jakimiś nadanymi im rolami i obowiązkami chcieć no, mieć oczekiwania jakby wobec tego, tak? Jakby tutaj już wchodzą takie struktury zorganizowane. To nie jest taka prosta sprawa. Też nie znamy ich oczywiście. Tak słabych stron, mocnych, tego, jaką mogą pełnić rolę na łajwie, poza łajbą. No, wiemy jedno. Gunnar i Hultz to opiusy, a doktorek, no, tchórz, ponikarz. Powiem tak, jeśli mam być szczery, no to dobrze by było mieć więcej rąk na pokładzie, że tak powiem, ale z drugiej strony na pewno łatwiej będzie nam się przemieszczać, jeśli by ich nie było. To znaczy nie byłaby potrzebna ta hierarchia, o której mówiłem. Znaczy, no, ale to wynika z tego, o czym powiedziałem, tak? Wiesz, to tak kogokolwiek byśmy nie mieli dodać do naszej grupy,
można byłoby na to patrzeć też przez pryzmat tego problemu. Ale to tak nie działa. W innych kompaniach najemniczych, w których byłem, czy u Gryfa, czy jeszcze na północy, to te grupy były złożone z bardzo różnych ludzi. O szerokim zakresie umiejętności, ale osobno. Znaczy, inaczej, nie osobno. Szeroki razem, osobno już nie tak bardzo. Wyjdę do nich. Tak zróbmy. Zapytam, złożę propozycję. Tak zrób. A więc wracacie. Chodźcie wszyscy, żeby mnie było dobrze słychać. Ja tak staję, żeby Józefowi nie przeszkadzać jakby w sterowaniu statkiem. Holtz? Nasze drogi niejednokrotnie się przecięły. Holtz. Nasza czwórka stanowi trzon smoczej kompanii najemniczej. I tutaj chciałem zapytać, a jednocześnie zaproponować coś. Bo chcemy poszerzyć nasze grono, nasz potencjalny zasięg i ogólnie nasz potencjał. Jako że znamy się nie od dziś, może nie jesteśmy jeszcze bliskimi znajomymi, być może jeszcze nie jesteśmy w stanie nazwać się braćmi broni, ale mam dobre przeczucia. Holtz. Zwracam się najpierw do Józefa. Józefie, pomogliśmy sobie wzajemnie kilkukrotnie już. Ja wiem, ale nie patrz na mnie, jestem handlarzem. Ale ja nie mówię o tym, żebyś brał miecz w łapę i miał iść siekać. Tylko nawet jeżeli miałbyś nie zostawać jakimś naszym super członkiem, to chciałbym, żeby nasza współpraca mogła trwać dłużej i nasze potencjalne kontakty mogły dalej w jakiś sposób funkcjonować. To znaczy, jeżeli udałoby nam się rozszerzyć naszą grupę najemniczą, to żebyś przychylnym spojrzeniem patrzył na członków kompanii. Kastorze, posłuchaj mnie. Bardzo dobrze mi się z wami pływa. Jesteście w końcu przyjaciółmi Durisia. Kto jest przyjacielem Durisia, jest i moim przyjacielem. Tylko kwestia jest taka, że ja płynę tam, gdzie da się zarobić. A to definiuje kontrakt, który podpiszę, towary, które kupię. I mogę ci jedynie powiedzieć, że jak dotrzemy do Weissbruku, wtedy zdecyduję, gdzie chcę ruszać dalej. Wy możecie płynąć ze mną, ale ja nie zamierzam płynąć z wami, jeśli nie będzie to zgodne z moim obranym przeze mnie celem. Nie miejcie mi za złe. Inaczej, jeżeli mielibyśmy na przykład po pierwsze wspólny cel podróży, ale po drugie na przykład środki do tego, żeby zainwestować w towary, które potencjalnie miałbyś kupić i sprzedać. A macie takie środki? Jakieś mamy. Zobaczymy w Weissbruku. Rozumiem. Na razie nie chcę się na nic deklarować, ani w jedną, ani w drugą stronę. Znaczy, nie oczekuję tego. Bardziej, czy w odległej przyszłości, jeżeli pod Berebeli stanąłby najemnik z naszej kampanii, to czy wziąłbyś go na pokład i przewiózł, jeżeli kierunek podróży współgrałby z twoim? Oczywiście, Kastorze. Jesteście moimi przyjaciółmi. Piliśmy razem wódkę.
Napijemy się jeszcze nie raz. No ja mam nadzieję, że jeszcze w Weissbruku. Co najmniej. I patrzy się uśmiechnięty na Durisia. Ja to bym się napił nawet teraz. Jeszcze mamy. Hulc mówi, że my to w sumie w Bogenhafen to umowę podpisaliśmy. Jaką umowę? O pracę. W czterech porach roku, Altdorfie. To inaczej. Jakby rozumiem. Jeżeli, jak już to miało miejsce nieraz, natrafimy na was w opałach, to wam pomożemy. Pytanie, czy kiedy będziecie kursować jako przewoźnicy czterech pór roku i traficie na członka smoczej kompanii, to czy znajdzie się miejsce na dachu, żebyście mogli go przewieźć, jeżeli kurs będzie ten sam? Hulc! Macie odpowiedź. Dobrze. Puf! Patrzę na tego Matuziusa, tak ciężko wzdycham. Ja to w sumie nie mam co robić. Matuziusie, nie wiem, jaki jest zakres twoich umiejętności poza zapalaniem tłumów. Koń. Tyle wiem. Tego. Zbliżam się do Xaviera. Chłopiec na posyłki też potrzebny. A właśnie, przecież wy już mi daliście zadanie. A propos tego zadania, które ci daliśmy, daj ten list. Ale ja go miałem wywieźć i nikomu nie... A, nie wiem. Wyciąga ten list i przekazuje w twoją stronę. Zapłatę już dostałeś. Tak jest. Daję go Abelhartowi. Przyda się... w Waldorfie. To jakie jest moje następne zadanie? Puf. Powiem tak. Może nie jesteś najlepszym pretendentem do tego, żeby być członkiem kompanii najemniczej. Na pewno nie w formie zbrojnej. Jak to nie jestem? Byliście kiedyś we wspaniałej zoopei doktora Malthusiusa? Myślę, że... Możesz z nami podróżować. Być może z czasem przeżyjemy wspólnie jakieś rzeczy, które sprawią, że będę chciał wcielić cię w grono naszej ale kompanii. Ale jeszcze raz, ale to co wy chcecie robić? Mordować kultystów, pomioty chaosu, demony. I zarabiać kupę kasy. Kasa brzmi zachęcająco, ale... Kiedyś mi się marzyło odwiedzić burdel w Altdorfie i zostać tam przez następne 5 lat. Tak mi się wydaje teraz, bo te demony to tak... w burdelach nie ma demonów. Zazwyczaj. Nie bądź taki pewny. Pójdźmy dalej. I on odchodzi. Spoglądam na Vigo. No to problem się rozwiązał. Wzruszam tylko ramionami. Znajdziemy kogoś lepszego. Vigo, nie zrozum tego źle. Kompania najemnicza ma sojuszników. Nie musi mieć już teraz nowych członków. Mamy sojuszników. A ja sobie nalewam wódki do kubka, takiego, z którego się pije wodę zwykle. I siadam oparty o tą budę, co jest. Po prostu siedzę, patrzę w ten kubek i sobie popijam. Bez przepity. Jak ręka Durisza? Sztywna.
Ruszasz chociaż palcami czy coś? Ruszam. No to pięknie. Rzućcie mi jeszcze wszyscy na percepcję. Wzrok. Duriś czy każdy? Każdy. Nic nie wywęszę. Nic nie wywęszysz, niestety. No ale to 3 poziomy sukcesu. Xavier, co? Wszyscy, którym weszło, widzicie w oddali pewnie z 200 metrów przed wami dryfującą samowolnie na rzece barkę. Mniejszą od Berebeli i nie widzicie nikogo na pokładzie. Ona po prostu samowolnie dryfuje sobie bardzo powoli ze zwiniętymi żaglami po rzece. Ej, Józefie! Też to widzę. Czego to tutaj tak stoi? Czy jak ta barka nie ma właściciela, to można ją podholować, czy coś? Ale to nie wiadomo, może kto tam śpi. Ja się prostuję, wstaję, podchodzę do Xaviera. Xavier, bo jak Józef mówił... Słyszałem zresztą, jak Józef mówił z Xavierem, nie? Znaczy to było chyba oficjalnie. No. Mówił, że jak się on popłynie gdzie indziej i my gdzie indziej, w teorii... Abelhard już coś się podłapał. To jakby... Jakbyśmy mieli się rozdzielić, to mamy barkę. Znaczy, no dobra, no ale to Józefie, możesz tam podpłynąć do niej, bo to może nam takie odpłynąć. Głupie prawo morskie, cóż, morskie, rzeczne, jest, że trzeba to sprawdzić. Ale my możemy okazji... sprawdzić. No, jesteś dobra wiadomość w tym wszystkim. Ponieważ barki, które zostały, nie daj Boże, no jeże, złupione i pozostawione na taką pastwę losu, mogą zostać przygarnięte, a znalazca może ubiegać się o nagrodę od właściciela lub jego rodziny. A jeśli właściciel nie żyje na przykład? No to od jego rodziny. A jak rodzina nie żyje, to wtedy barka w 100% znalazcy. No to dobrze się składa. Warto spróbować. Łącznie z towarem, który się na niej znajduje. Jeśli oczywiście był transportowany zgodnie z prawem i zapłacone są wszystkie podatki i cła. Strasznie skomplikowane to wasze prawo. A żebyś wiedział. A to i tak jeszcze, nie jest najgorsze w Imperium. No nic, podpłyńmy. Józef faktycznie podpływa powoli do tej barki i gdy podpływa, to uważacie, że na pokładzie leży 5 ciał. Podpływacie bliżej i widzicie, gdy Berebeldi praktycznie styka się z tamtą barką, że możecie swobodnie przejść na nią, zauważacie, że ciała te, trzy z nich należą do ludzi. Dwóch mężczyzn i jednej kobiety. Jeden mężczyzna jest około 50 roku życia na oko, natomiast drugi jest młodszy, około 20, kobieta podobnie. Dwójka pozostałych ciał natomiast widzicie, że należy do mutantów. Jeden z nich ma, wydaje wam się, że głowę psa, drugi natomiast jest jakby napuchnięty, przegniły, niczym topielec. Tu się rozegrała chyba jakaś walka. Ja przeskakuję na ten drugi statek. Mhm. Też przechodzę. Ja też przechodzę. No chyba tutaj trzech ludzi się zasadziło na dwoje niewinnych mutantów, co? No to jak na moje, to tych dwóch mutantów można wyrzucić do rzeki, a tym trzeba odprawić jakieś modły. Poczekaj, bo... No, ale chwila, przecież prawo mówi, że mutantów trzeba teraz... Prawo teraz chroni mutantów. Patrzę z takim... Co ty do mnie pierdolisz, człowieku? Na Vigo?
Może i broni, ale ostatnio to z mutantami my mieliśmy raczej inne stosunki. Ja nie mówię, że nie mieliśmy. Vigo, Vigo. To było trochę... To było nieco ironiczne, jeśli mam być szczery. No właśnie... Twój żart się ostatnio dosyć mocno wyostrzył, powiem ci, Vigo. I... tak Xavier się zwiesza trochę nad tymi mutantami. Wiecie co? Powinniśmy ich przeszukać, bo... Ostatnio trafiliśmy tak naprawdę na jakiś inny kult. Albo na tą purpurową dłoń. Może to są jakieś kolejne pomioty, może mają jakieś wskazówki, dzięki którym znajdziemy kogoś do ukatrupienia. Przeszukujecie ich. Mi nie trzeba dwa razy powtarzać. Podchodzę do mutanta. Okej. Okay. Tego do mutanta. Psiego. Dobra. Psi mutant, tak naprawdę jedyne, co przy nim znajdujesz, to jest drewniana pałka, którą walczył. Okej, okay, no to raczej długo mi to nie zajęło, więc opuchnięty. Opuchnięty nie miał przy sobie nic. Jak zobaczyłem, że Duriś odszedł jakby, znaczy podniósł się od tego psiego, to go wywalam do wody. Okej. Okay. Jeszcze, czekaj, bo ja nie wiem, czy mam jeszcze jakiś. Zobaczę sobie w ekwipunku, moment. Wiesz co, gdy jestem przy tym opuchniętym, od razu chcę zobaczyć, czy przeanalizować go, czy czasem nie będzie tak, że on może zatruć tą wodę, jak go tam wrzucę. Ten właśnie jak ten pies tam wpada do wody, no, bo Genoier będzie miał co jeść. Znaczy, właśnie, jak podchodzę do tego psiego, zanim go wyrzucam do wody, to przejeżdżam mu jeszcze sztyletem po szyi. I dopiero go wywalam. Okej. Okay. Tak robisz. I rozumiem, że przeszukujecie także ludzi. Tak, a i jak tak mówię, chcę sprawdzić, czy ten opuchnięty nie spowoduje, że z wodą będzie coś nie tak. Tak, wiesz co, on tam prawdopodobnie siedział wcześniej. Okej, okay, dobra. I przeszukujecie ludzi. I znajdujecie... dwa zwyczajne, proste, lekko podrdzewiałe miecze. Lekko zakrzywione, o dziwo. I znajdujecie jakiś zwitek papieru, na którym zapisany jest kontrakt na 40 worków wełny, które mają zostać dostarczone do niejakiego Hansa Zimmersteina w Grunburgu. Tak, dobrze mówię? Nie, gdzie? Przepraszam, nie w Grunburgu, tylko... A nie, w Grunburgu, tak, dobrze mówię, Grunburg. I kontrakt jest jakby podpisany właśnie przez niejakiego Hansa Zimmersteina oraz także przez Fritza Segela. Fritz Segel? Tak. Jak Duriś w tych papierach grzebie i tam czyta, zapoznaje się z nimi, to na tej barce jest jakaś szylingów. Budka jakaś jest, czy coś takiego? Tak. To ja sobie zapiszę te 15 szylingów, jak coś. Barka jest bardzo podobna do Berebeli. Także ma takie dwa niewielkie pomieszczenia na górze. Dwa żagle, ale ogólnie jest mniejsza, jakby jeśli chodzi o skalę. Dobra, chodzi mi o to, że jakby ci ludzie na pewno, jak pływali tam barką, to spali na niej, więc mieli jakieś miejsce do spania, tak. Albo kołdrę, albo znaczy koc, czy coś takiego. I chodzi mi o to, że chcę wejść do tej powiedzmy budki, czy czegoś takiego, gdzie oni potencjalnie spali. Może być pod pokładem też. Albo pod pokładem, ale... I właśnie, gdy zamierzasz tego szukać, to kto stoi obok Xaviera najbliżej? Vigo. Okay. Możliwe, no. To Xavier i Vigo, prosiłbym was o percepcję, jako że jesteście najbliżej tej budy, która się tam znajduje i potencjalnego zejścia na dół. Jest to słuch. Kiedy będzie zapach? Vigo...
słyszysz jakiś ruch pod pokładem. Jakieś szuranie, może uderzenie czegoś? Znaki bitewne, ktoś pod pokładem. Do Xaviera. To ja tak głośno syczę. Takie robię, wiesz, takie st. Podnoszę jakby rękę znaczy już myślę, że Abelhart i Duriś mogą powoli zaczynać rozumieć, o co mi chodzi, bo jakby pewne rzeczy się powtarzają, ale chodzi takie, żeby się wstrzymać, stać. Jak ty to pokazujesz, to widzicie, że jeszcze na pokładzie Berebelli w tym momencie Hulc uderza tak z plaskacza w tył głowy Malthusiusa, który próbował coś powiedzieć. I pokazuje palcem w dół na pokład jakby tego i szukam jakiejś klapy albo wzrokiem, albo właśnie tego budyneczku. Co? Jest klapa. Jakby pomiędzy dwoma budyneczkami normalnie w pokładzie. Mhm. Odnośnie budyneczków to w jednym z nich znajduje się coś typu bardzo małego składziku. Na jakieś rzeczy, które są najbardziej potrzebne na górze. A w drugim jest po prostu kapitańska kajuta, w której znajduje się tak naprawdę przybite do podłogi biurko i dwa takie hamaki. I dobra. Lampa podwieszona z sufitu oliwna. To wyjmuję zza pleców po prostu miecz. Mhm. I podchodzę powoli do tej klapy. Jakby płasko stawiam stopy, żeby nie wywoływać jakby skrzypnięć i tak dalej. Jednym ręku trzymam ten dwuręczny miecz jakby w takiej pozycji do pchnięcia, znaczy do takiego dźgnięcia od góry do dołu, a drugą ręką łapię za uchwyt klapy i powoli zaczynam ją uchylać. Patrzę na Vigo jeszcze znacząco. Robię takie ten cyknięcie, jakby cykam do niego, żeby przeładował broń. I tak właśnie robię. I otwieracie tą klapę. Za nim widzicie nie drabinę, a schody, ponieważ prawdopodobnie po nich jest wznoszony towar do ładowni na dole. I na dole jest ogólnie ciemno. Schodzicie na dół. Czekam. Czekasz, ale nic się nie dzieje. Wiesz co, patrzę co jakiś czas zerkam na Vigo, czy już przeładował broń. No prawdopodobnie myślę, że przeładował. Patrzę na Abelharta i wskazuję, żeby podszedł. To tak jak mówiłem, zostałem na poprzedniej łajbie, ale wrót to tam przepodejdę w takim razie. No, słucham. Coś jest pod spodem. Ściszonym głosem mówię. Abelhard. Też mówisz troszkę ściszonym głosem, bo ty się umiesz w szczura zamieniać. Weź się zamień i sprawdź, co tam jest. Nie wiem, czy jest sens aż takie fortele tu stosować. No właśnie. Lepiej iść w nieznane i dostać belką zza rogu? W łeb? Czy czymś gorszym? No dobra. To dajcie mi chwilę. Ja sobie odejdę, odłożę sobie kostur. Jakieś takie rzeczy, które by gdzieś tam mogłoby się coś z nimi wydarzyć. I będę splatał. Proszę cię bardzo. Ile tam potrzebowałeś sukcesów? 10? Już teraz już nie, mój drogi. Po rozwojach to potrzebuję aż 5. O. To może ci wejdzie nawet w jednym rzucie? Na pewno. No dawaj. Jeszcze ja? 4, prawie weszło. 4, prawie weszło. I Abelhard zaczyna splatać zaklęcie. A wy widzicie, jak on powoli... Jeszcze nie do końca, ale powoli zaczyna się gdzieś tam zmniejszać. Jeszcze nie tak widowiskowo. Splata dalej. A wy tam stoicie.
Co robi reszta w tym czasie? Znaczy, wiesz co, ja stoję nad tą klapą z tym mieczem. Znaczy, jak już tą klapę przechyliłem na drugą stronę, jakby jak ją przegibnąłem, tak, że ona się nie zamknie sama, tylko leży oparta na podłodze i jest po prostu otwór, to chwytam miecz jakby do pchnięcia, czyli jedną ręką na końcu rękojeści, a drugą ręką za jelcem, jakby na takim owiniętym fragmencie miecza. I to jest taki tryb trochę do walki, kiedy nie ma dużo przestrzeni, że nie da się za bardzo machać tym mieczem, więc się go używa bardziej jak włóczni. Okej. Okay. I wyczekuję. Rozumiem, że Abelhard splutł. Tak, ale z manifestacją, żeby było śmieszniej. O, manifestacją? Czemu z manifestacją? No bo 30 jest. Aha, bo na dyszkach też jest w przypadku splatania. Tak, w przypadku dyszek i dubletów. Okej. To w takim razie... Seteczka. Tak, seteczkę bym prosił. Czekaj, bo mi się rzuciło dwa razy. A to... Wow! Samo. Na te same wyniki! Wydaje mi się, że kości chcą tą 20, to 21. Zaraz zobaczymy, co to jest. Oczywiście jest to niewielka, tam pomniejsza ta manifestacja, no ale jednak. Pomniejsza. Jop. 21. Widzicie, że Abelhard nagle zaczyna się bardzo jasno świecić. Niczym ognisko, po czym zamienia się w małego, świecącego szczura. I wygląda jak dosłownie taka mała, biegająca lampka. Dzięki, dzięki Sigmarze za to nowe prawo. Bardzo i go rozdeptuje Abelharda. Nie, no jak? Nie wolno. Xavier tak patrzy na Abelharda i mówi, wygląda jak wróżka, a nie jak szczur. Chyba pomylił zwierzęta. A wróżka to nie zwierzę. Słyszysz tylko złowrogie takie piszczenie. I masz wrażenie, że szczur właśnie zrobił gest Kozakiewicza. Tak stanął na dwóch łapkach, jak myjął brzuszek, to on tak... Tak, no to teraz idę na dół, no zobaczymy. Przynajmniej będziesz widział, bo tam było ciemno. Tak. Schodzisz na dół, no ty poza tym chyba też miałeś widzenie w ciemności. Tylko jako zwierzę. Nie mam tego chyba, wiesz, poczekaj. Znaczy jako zwierzę. Jako zwierzę powinieneś mieć, wydaje mi się, że na logika. Okej. Schodzisz na dół po tych schodach, jako malutki szczurek. Tak. I widzisz ładownię, która wypełniona jest kilkudziesięcioma workami czegoś. Na logikę wełny prawdopodobnie. A także znajduje się tam kilka beczek. I rzuć mi na percepcję. Ja oczywiście nie zwracam jak szczególnie. Może być... No. Ty masz węch? Ja mam słuch, niestety. Okay, może nie wiem. Ale może szczur mieć. Ale mój szczurek. Ale może być na słuch. Jak masz plusy. Okej, weszło. Słyszysz... oddech nieregularny z jednej z beczek. Okej. Rozumiem, że poza tym nie ma tutaj żadnych istot żywych, tak? Nie ma żadnych ciał, nie ma nic. Nie. Dobra, czy ta beczka ma jakieś, nie wiem, dziury? Wiesz co? Wydaje mi się, że może być jakąś szparę między tymi deskami, z których jest zbita. Mm-hmm. I wydaje mi się, że możesz tam zaglądnąć. I widzisz, jakby ta beczka jest ciasna i widzisz, że coś tam jest. Chyba widzisz ludzkie nogi. Chyba ludzkie. W każdym bądź razie nogi. Spoko. To będę wracał w takim razie na górę.
Jeżeli tu niczego więcej nie ma, to będę wracał. Wracasz na górę. No myślę, że jeszcze chwila musi minąć, zanim się odmienię. Jak to jest z tą manifestacją? Czy ja dalej świecę po tej tym, czy... Wiesz co, rzuć mi... Tak, dalej świecisz po tym i rzuć mi dyszką. Przez trzy rundy. Jeszcze pewnie z minutę się będziesz świecił. Okej, okay. No to powstaję do swojej normalnej formy. Na dole macie jakieś skrzynie z wełną, więc może do tego kontraktu zapewne, więc można to pewnie gdzieś tam dostarczyć. Natomiast w jednej z beczek jest ukryty jakiś prawdopodobnie człowiek. Widziałem jakąś nogę, ale to tyle. No i bardzo dyszy. Dobrze, Abelhardzie biały, idziemy na dół. Słucham? No, że świeciłeś, to byłeś Abelhardem białym. No tak, to się zdarza, tak, tak. I idę sobie po kostur. A teraz to Abelhard szary. No tak. Patrząc po ubraniach. Idę kostur, schodzimy na dół, mogę iść jako pierwszy i wezmę tak kosturem, puknę w tą beczkę. To tu. To ja ten, jakby w zasadzie tuż za tobą, a jeżeli jest więcej miejsca, to obok ciebie. I stajecie obok zapukam, tej beczki. Zapukam dwa razy w tą beczkę. Hop, hop. I nikt się nie odzywa ze środka. Tak w kółko stajemy. A to jest mała będziecie ją kopać? Nie no, taka sięgająca ci prawdopodobnie tak do brzucha, może trochę wyżej. Jeśli ci życie miłe, daj znać, że żyjesz. I walę tak mocniej pięścią, jakby w dęko. Rzuć na zastraszanie. W międzyczasie Abelhard przestał się świecić właśnie. Skoro no wyjdź, nie ma tam... Wyjdź, skoro... wiem, że tam jesteś, widziałem cię. Odejdźcie. Swoją drogą słyszałem kiedyś, że w cyrku taką beczkę nadziewali mieczami. A ja kiedyś widziałem spektakl, w którym ktoś się wystrzelił z armaty. Odejdźcie, przybrzydłe mutanty. A to już jak mówicie o jakichś cyrkach, spektaklach. A ja wam powiem, skoro nie ma tam wełny w tej beczce, po prostu ją wyrzućmy za burtę, po co nam jest potrzebne. Jezu, jacy wy jesteście brutalni. Ja otwieram to wieko. Poczekaj. Jak łapiesz za to, żeby to otwierasz, to ja jakby jeszcze ci łapę za rękę na chwilę. Mhm. Patrzę na ciebie sekundę. Albo wyjdziesz, albo ta beczka zrobi boom. Przewrócimy, a potem zobaczymy. Rzuć sobie ty na zastraszanie, Abelhardzie. Z plus 10, bo cała reszta jeszcze coś tam gadała w międzyczasie. Ja mam tego bardzo niedużo. Ale kto wie? No nie. To po takiej krótkiej chwili spojrzę na ciebie, wiem, Ksawierze, śmiało. Otwieram. Otwierasz i widzisz, że w tym momencie na ciebie z tej beczki rzuca się kobieta trzymając nóż. Rzuć mi na unik. Albo chyba, że chcesz wykonać jakąś inną akcję, na przykład przebić ją swoim dwuręcznym mieczem. Nie, wiesz co, ja mogę jej dać liścia w locie. Okej, to będzie wtedy przeciwstawny test walki wręcz. Dobra. Rzuć. Czekaj. Nie rzucaj. Ja rzucę pierwszy, bo ona jakby cię zaatakowała. Jej walka wręcz wynosi 34. Mm-hmm.
co? I wydaje mi się... Trzy to jest 30. 30 to jest prawe ramię. Wiesz co? No pasuje mi prawe ramię, okej. Okay. Wydaje mi się, że ona wyskakuje i po prostu w momencie, gdy ty chcesz zareagować, nagle czujesz przyszywający ból w ramieniu. Odsuwasz się do tyłu i widzisz, że z twojego barku wystaje sztylet wbity. Mierzę do tej kobiety z różnicy. Uspokój się, kobieto, do jasnej cholery. A ja bym ją chciał w takim razie ostudzić jej zapał i kosturem tak strzelić po prostu takiego gonga, znaczy gonga, takiego tak z prostej tak w czoło. Chcesz ją ogłuszyć? Jeżeli to się zrobi, wydarzy przez przypadek, nie będę płakał. Znaczy, to musisz zadeklarować. Dobra, to chcę ją ogłuszyć, ale przypadkiem. Dobrze. Rzuć mi na swoją walkę wręcz. Dobrze, tak zrobię. Na kostur, nie? Tak, na kostur. Normalnie tak jak kosturem atakował. Bo on tam ma właściwość ogłuszająca chyba, czy coś takiego. Ona ogólnie jest w szoku. Ona nie będzie się broniła, ona rzuci tylko sobie na swoją odporność, czy ona zemdleje, czy nie. I musi mieć więcej poziomów sukcesu niż ty. Jej odporność wynosi 42. I Abelhard bierze ten kij w czoło i kobieta tak stojąc w tej beczce przewraca się razem z nią do tyłu. Jest takie bura. Jest tu jakaś... Oj. Jest tu jakaś cała klatka. Jak się rozglądam. Dobrze, nie ma żadnej celi. To wystraszona kobieta. Daj spokój, Liga. Krwawisz Ksawierze. Nie, po prostu... Pokaż się chciałem, tu. Nie podchodzę do Ksawiera i jednym z moich bandaży... Znaczy, on ma ogólnie wbity sztylet w ramię, on sterczy mu z barku. No to tak, tak. Gdyby to była jakaś cela, nie... Ja chcę wykorzystać tą moją pierwszą pomoc, żeby mu to wyjąć i szybko go opatrzeć. Wyjdźmy na ten, na pokład po prostu. Tak, no dobrze, ostentacyjnie wychodzę ze sztyletem wbitym, kurde, w ramię. Józef tam gdzieś stoi. Mów. Chodzi mi po prostu o to, że jakby to była jakaś cela albo coś, to nie musielibyśmy jej wiązać rąk. Czekając, aż się uspokoi. Po co jej wiązać ręce? To kobieta. No zwiążmy ją. Właśnie po to i tak trącam ten sztylet. Ej. Nie ruszaj, bo jeszcze pogłębisz ranę. Chodź tu, siadaj. To ja sobie odkładam jakby miecz po prostu należąco przy sobie, siadam, opieram się o maszt. Dobra. No Jerze, co wy żeście tam zrobili? Jest, no, jak ktoś przeżył. Już jak nie żyje? Pani zobaczyła Ksawiera, to padła po prostu z podziwu. Ksawier, pamiętasz jak mówiłem, że gdy żyjesz, masz wsadzać w siebie mało mięsa, a więcej warzyw? No. To sztyletów też mniej w siebie wkładaj. A to ja nie wkładałem. I... Żeby go, powiedziałem to, żeby go odciągnąć i w tym momencie załapię za ten sztylet, tak szybko go wydzieram. Bolało, Ksawierze. Zacisnąłem. Przykładam bandaż, żeby zatamować. Bolało? Tak. To patrz teraz. Sięgam do torby, wyjmuję butelkę spirytusu. Okej. Okay. Zębami za korek, puch! A ja mówię, polewaj. Mówię, trzymaj bandaż. Nalewam trochę na drugi czysty bandaż i chcę mu to po prostu zdezynfekować. Okay. No to będziesz to szył? Patrzę się. Powiem ci tak, jak mi znajdziesz igłę i nitkę, to tak. A w razie czego to mogę szybciej, bo mam piłę tutaj obok. Rzuć sobie na tą medycynę swoją, jako wiedzę, nie na leczenie, tylko jako nie wiedzę. Nie mam wiedzy. Aha, nie masz wiedzy. To rzuć sobie na medycynę po prostu, ale uznamy to jako pierwsze diagnozę. Czyli na co sobie rzucić? Medycynę. Leczenie, dobra. No na leczenie. Siup. Przydałoby się szycie. Ale kość nie jest uszkodzona, ale przydałoby się to zaszyć. Dajcie igłę, dajcie nitkę! Ale ty masz przybory medyczne, na pewno masz. Nie mam. Nie masz przyborów. Nie zaczynałeś z czymś takim? Nie dostałem ich w ogóle, ich nie zakupiłem.
Dziwne. Mam dwie piły chirurgiczne. Zawsze można odciąć. No to mówię. Nie zaszkodzi. Ale ogólnie jakby cały proces wyciągania tego sztyletu i bandażowania, odkażania, on był bardzo prosty na to. To zaliczymy to już do tego rzutu z diagnozą. Józef! Dresie w kierunku Berebelli. No? Przynieś igłę i nitkę! Igłę i nitkę? Przynieś! Czekajcie, no. On gdzieś tam schodzi na dół. I po jakichś dwóch minutach przychodzi z igłą i nitką. I tą igłą i nitką. Igłę jeszcze wmaczam w spirytusie, tak dla pewności. Ta kobieta cię tak urządziła, czy żeś się tym swoim sztychem skaleczył? Czy to w panice mnie zaatakowała? To żeś się przed babą nie obronił? Dobrze, dobrze. I w tym momencie wbijam igłę i zaczynam go szyć, póki on gada z Józefem. Okej. To ja biorę w lewą rękę flaszkę i piję. Okej. Zszywasz mu tą ranę. I to jest tak. Uznajemy ten rzut. To są dwa poziomy sukcesu, plus jeden za pierwszą pomoc, plus dwa za chirurgię. No i jest jeszcze bonus jego inteligencji? Chyba tak. Strasznie OP jest to leczenie. Nie wiem, czy my to dobrze robimy. W każdym bądź razie, nawet bez tego bonusu z inteligencji, jakby leczy ci wszystkie rany, które ona ci zadała, ponieważ ona ci zadała ran 4 tym sztyletem. A, to jak ona mi zadała 4, to dostałem za 1. No. No także... Jest ja tak patrzę na tą kobietę... I tą igłę i nitkę chowam do torby. Mhm. Ile ona ma lat? Czy jest jakieś podobieństwo do tych ludzi, bo tak podejrzewam, do tych ludzi, których znaleźliśmy? Wiesz co? Jest młoda. Może 25? 26 lat? Dobra, jak widzę, też leży. Czarne włosy. Dostała też, chcę ją zobaczyć, czy jest wszystko z nią w porządku. Czy nie jest ranna? Znaczy, wiesz co, na ogół wszystko w porządku, poza tym, że jej taki wielki guz rośnie na środku czoła. Jesteś w stanie coś zrobić z tym, Duriś? Wiesz co, chciałbym jej zrobić, po prostu w wodzie zamoczyć kawał jakiejś szmaty i okłady robić w tym miejscu. Mhm. Dobra. To ja tak sobie siedzę, Duriś, to poszuka jakichś może papierów, czy tych aktów własności, czy czegoś takiego. Mamy tu umowę, to przede Gunnar, wszystkim, a resztę to... Gunnar Hulc, weź się tam, podholujcie, zamocujcie ten statek do Berebeli, żeby płynął jeden za drugim. Ale to przecież tym płynąć można! No niby ta. Uczyłem was! No, a Belharcie? Poczynisz honory? Ja mam to sterować? Ja ci tu zostanę, z tobą pomogę. Coś tam, podłapałem. Ale mniej niż pół godziny zostało do Weissbruku. Co będziemy się męczyć i holować? Jak się potraktują na tym, no, w porcie? Nawet na wiośle można przecież. Ale jak będziemy przepływać, to mamy jakieś towary i tak dalej, będziemy musieli zapłacić ten... podatki, niepodatki... Nie, to, to dopiero jak byście... Nie, czekajcie, bo tam przecież jest ten suczy syn. Ale to jak nie wyniesiecie ze statku, to dopiero jakbyście chcieli przez kanał przepłynąć, to zapłacicie. Dobra, ale miej nas na oku. Będę miał na oku. Abelhard. No dobrze, no. Na rzece ty dowodzisz. Ja zostaję na tej barce razem z Abelhardem. W razie czego, żeby go wspierać. Znaczy, jeżeli podnoszę po prostu też. Tak, jeżeli mam tym płynąć, to potrzebuję was wszystkich, myślę. No to wsadzam mnie po prostu z powrotem na plecy i... Dobra. Panie kapitanie Abelhardzie. To ja też się dołączam, ale patrzę na tą kobietę przypadkiem, czy ona się nie budzi. To ona coś tam zaczyna pomrukiwać trochę jakby przez sen.
ale obserwuję ją, żeby przypadkiem się nie rzuciła znowu na nas. Okej. Okay. Ja już cały czas gdzieś tam przy niej siedzę i wiesz, staram się jej przecierać tego guza, przytrzymywać, pilnuję, żeby cały czas było zimne, ten okład. Mhm. No i tak przy niej cały czas siedzę, nie? Dobra. Ciebie, Abelharcie, prosiłbym o test twojego żeglarstwa. Niechaj tak będzie. Z plus 10, bo masz załogę złożoną z 3 osób. Pięknie. I Abelhartowi udaje się ruszyć łajbę powoli do przodu, płynąc za Berebeli. I idzie mu to całkiem sprawnie. Tak, myślę, że w międzyczasie jakieś tam komendy i inne rzeczy na pewno są przeze mnie wydelegowywane, natomiast ja się na tym nie znam, więc cóż. Mhm. Dobra. I tak płyniecie. I po jeszcze tylko patrzę tylko jeszcze na Vigo. Majtku, tu masz ten, szoruj pokład, kurna, no. Kupę krwi tu leży. Łajbę trzeba doprowadzić do porządku. Jeszcze nas będą pytać o jakieś nie wiadomo co. Znaczy wy tam ogólnie ze zwłokami płyniecie 3 osób. Tak, dobra. Patrzę na Durisia. Duriś, weź te zwłoki, wywal. Nie. Wiesz co, stawiam je wyprostowane i szukam jakiejś szmaty, żeby na nich narzucić te szmaty. Jak je stawiasz wyprostowane? Nie, kładę wyprostowane. Znaczy okay. Właśnie, bo ja szukałem kocy ich, żeby ich zawinąć w te koce po prostu. Na spokojnie znaleźliście coś takiego na statku. To jak jest taki moment, w którym Abelhart jakby nie potrzebuje naszej pomocy, bo jakby już ma wszystko doszykowane do tego, żeby po prostu sterować, to ja biorę prawdopodobnie po prostu koce tych ludzi, tej trójki i zwijam ich jak w naleśnika. Okej. Okay. A ja jak jest właśnie taki spokojniejszy moment, to mówię do Abelharta, ja się od żadnych obowiązków nie uchylam i rzeczywiście zaczynam szorować ten pokład. To mnie zdziwił, ty. To powiem szczerze, tak popatrzyłem na niego z takim kurde, no szacuneczkiem teraz. Zaimponił mi chłopak teraz, no dobrze. Okej. Okay. I po chwili... Widzicie, że ta kobieta otwiera oczy. Co się stało? Już, nie ruszaj się. Kim, masz guza. Kim wy jesteście? Gdzie są te mutanty? Mutantów już nie ma. Co się stało? I kim wy jesteście? No, to byśmy się chcieli my dowiedzieć, co się stało. A kim wy jesteście? Najemnikami, spokojnie, nie mamy żadnych złych intencji. Znaleźliśmy łajbę, no to chcieliśmy odprowadzić do właściciela. A, to właściciel nie żyje. Ja podchodzę do niej tak powoli. Mhm. Nie żywię urazy. I wyciągam rękę jakby, żeby jej pomóc wstać. A co ja zrobiłam? Dźgnęła mnie pani. Naprawdę? Odsłaniam ten rozcięty materiał po prostu i pokazuję zszytą ranę. To ja przepraszam. To dobrze, może zacznijmy od początku. Kim pani jest? Co pani robi na tym statku? No to ja jestem René Hauzier. I ja wracałam z Schaffenfestu z Bogenhafen i zabrałam się tutaj z kapitanem tej łajby. On nazywał się Fritz Segel i jego syn Albrecht i synowa Heidi chyba. I gdy płynęliśmy, zaatakowali nas mutanci na rzece. Jeden wyskoczył z rzeki i wskoczył na pokład. I
ściągnęli łajbę trochę do brzegu, skąd wskoczył kolejny i jeszcze jeden był, który nadleciał z powietrza. To były dwa ciała. Były trzy mutanty. Jeden nadleciał z powietrza. Już teraz zacząłem się rozglądać. Jak wyglądał? No, jak niby człowiek, kobieta, ale ze szponami i na jakby rękach miała tak pod rękami skrzydła. Jakby nie topesz. No, to dopiero ciekawe, nie? A czym się pani zajmuje? Jestem handlarką. Sprzedawałam trochę rzeczy na Schaffenfeście i potem teraz chciałam wrócić do Grunburga, ale mogliby mnie panowie odstawić w Weißbrucku? Ja chyba dalej pojadę jakimś powozem. Już mam dość tej rzeki. No, możliwe, że i my będziemy płynąć do tego Grunburga całego, jak się plany nie zmienią. No, tylko sytuacja się dla pani zmieniła. Bo wcześniej nie płynęła pani z grupą wyszkolonych najemników. No właśnie. Jest pani paradoksalnie w tym momencie dużo bardziej bezpieczna niż przedtem. Ja dokładnie. Mam kuzynkę w Weißbrucku i nie chciałabym tam chwilę zostać. No, jak pani nie woli. Zatrzymujemy, absolutnie. A jak była pani na Schaffenfeście, to może panienka słyszała o nas, o naszej czwórce? O waszej czwórce? Turniej był. Zapewne nie. Żaden z nas nie osiągnął wysokiego miejsca. Nie pamiętam. Wiem tylko, że ktoś jest poszukiwany w Bogenhafen. Jakiś Librung, tak? No było, coś było. Coś na K. No, nie ma co się już tym przejmować. Teraz są większe problemy. Tak, tak. Schaffenfest się skończył. To prawda. I płyniecie dalej. Po jakichś kolejnych 15 minutach podpływacie do portowego miasta Weißbruck. Młodego miasta, bardzo zamożnego, pełnego handlarzy, rybaków, szkutników, przewoźników rzecznych, a także szlachty, która się tutaj osadziła. Abelhard z pomocą jakichś tam robotników, którzy biegają po tych wszystkich molach, po mostach, zacumowuje łajbę na brzegu, a obok staje Berebeli, o wiele większa. No, to jesteśmy w Weißbrucku. Do mytnika się lepiej przejdźcie. Chyba, że wam się nie chce ściągać towaru, to wtedy bez problemu. Znaczy chyba... A powiedz... Czy... Bo mamy... Gdzie mamy... Mamy na pokładzie co? Wełnę? Duris, co tak. Według dokumentów mamy 40 worów wełny. I musi... Kontrakt jest do Grunburga. Tylko, żeby ten kontrakt móc wykonać, to musimy najpierw przejąć... Barkę. No właśnie. Jak to zrobić teraz, Józef? A, no to z tym to się trzeba udać do Urzędu Prawa Rzecznego. To chyba pierw tam musimy iść przed mytnikiem, nie? Znaczy, jak nie chcecie ściągać tych worków na suchy ląd, to w ogóle nie musicie iść do mytnika w mieście. No to byśmy ich nie zdejmowali. To dopiero będziecie płacić taki, bo to się nie opłaca tutaj. Bo byście musieli wtedy płacić dwa razy, bo jak chcecie płynąć przez kanał, to w kanale i tak trzeba myto zapłacić. Czyli musimy tu zarobić na myto, tego zacznijmy. A ile tego myta jest? W waszym przypadku za łajbę to będzie coś koło 7 szylingów, a za towar
To zależy, jak jest wełna opodatkowana aktualnie, ale wydaje mi się, że zapłacicie coś koło pensa od worka. No na to mam finanse. Zapłacę za to. Chyba, że coś podrożało. Ten budynek, żeby załatwić papiery? To tam jest mytnik, a obok mytnika zaraz ten taki wysoki z czerwonym dachem. To jest urząd. No to co, idziemy do urzędu, panowie? No ja może zostanę, bo... Ja nie umiem czytać, na papierach się nie znam, to... Nic nie pomogę za bardzo. Doris, jeżeli chodzi o jakieś kwestie urzędnicze, to chyba tylko ty się nadajesz, no. No ja mogę się tym zająć. A wy... Moi drodzy... Załatwcie coś dobrego do jedzenia. Bywajcie! I schodzę na ląd. Schodzisz na ląd. Witamy w Weissbruku. Mieście bardzo tłocznym, głośnym i śmierdzącym. Bardziej niż Altdorf? Nie, bez przesady. Nic nie jest bardziej śmierdzący niż Altdorf. Może Marienburg. Bo tam zaciągam się powietrzem. I idę w kierunku budynku... Prawa, tam, gdzie jest prawo rzeczne. Urząd Prawa Rzecznego. Do Urzędu Prawa Rzecznego, odchodzisz dokładnie. Do tego budynku dwupiętrowego z czerwoną dachówką, tak jak polecił ci Józef. Wchodzisz do środka. Tam było jakaś nazwa na tym statku, gdzieś wyryte czy coś nie, takiego? Nic takiego. Nie było. W środku budynek jest wyłożony marmurowymi płytkami. Dookoła znajduje się kilka okienek, takich okratowanych, przy których znajdują się ludzie czekający w kolejkach. Tak mniej więcej po 4 osoby w każdej kolejce. Ja teraz jedną rzecz, bo jestem na statku tam z chłopakami i mówię do Abelharda: Abelhard, wiesz co, weź iść do tego Durisia, bo on czasami potrafi odlecieć ze swoimi pomysłami. Nie, no czyli wiesz, jakby wypadałoby mu też trochę, jak to nazwać, zaufanie okazać. Tak, patrzę na Abelharda. No dobra, masz rację. I idę. Nawet takim trochę truchcikiem. Ja się zaczynam śmiać, kurczę. Siadam, nie, opieram się po prostu o burtę i siedzę. Durysiu, rozumiem, że ty stajesz w kolejce między. Staję w kolejce. Wiesz co, patrzę, która jest krótsza. Wiesz co, wszystkie są mniej więcej takie same. Wiesz co, jest tam gdzieś jakiś stołek w pobliżu? Wydaje mi się, że bez problemu. Wiesz co, jak idę do tej kolejki, ale zamiast stać, to biorę sobie stołek i sobie sadzam dupę na tym stołku. I gdy siadasz, to akurat drzwi się otwierają i do środka wchodzi Abelhard. Ty już na stołeczku siedzisz, rozumiem? No. Nie będę stał, szkoda nóg. No dobrze. Niezdrowo tak całe życie stać. Ale i całe życie siedzieć też nie wypada. Podchodzę do ciebie. Ty może postój. Powiem szczerze, nigdy takiego urzędu szczególnie nie widziałem, przedem z ciekawości. Nie to, żebym ci nie ufał. Patrzę się na Abelharda, tym bardziej jak powiedział, nie żebym ci nie ufał. Ja zarządzam finansami kompanii, a ci mi nie ufaj. Coś bym za to mógł mieć, chociażby barkę na przykład. O, ciekaw jestem, ile z mojego wkładu, że tak powiem, mogłoby coś być dla mnie. Poza tym, jak będziesz kapitanem na jakiejś barce, to ją dostaniesz. Zarejestruję ją na Smoczą Kompanię Najemniczą. Nasza kompania najemnicza chyba nie jest oficjalnie zarejestrowana. Nie, ale może być powiązana z osobami szukanymi, więc wiesz. To zarejestruję na siebie. Raczej na mnie. Mnie nie znają. Ja się nigdzie z nazwiska nie przedstawiam. Zarejestruję ją na mojego... szanownego naszego lidera, oczywiście, na C.
Xaviera. Stara Liberunga. Na Xaviera. Jak Xavierowi było? To jest bardzo. Wrapię się po głowie. Jak było Xavierowi? Faustman. O właśnie. A kolejka rusza się powoli dalej. Nie wiem czemu. Miałem z tyłu głowy Ostlander, ale Ostlander to Viggo. I w końcu udaje wam się doczekać na swoją kolej. Widzicie, że... Tam jest okienko, czy to jest biurko? To jest okienko, takie w ogóle okratowane. I za tym okienkiem widzisz, że siedzi taka starsza kobieta, która w ogóle ma na głowę zarzuconą białą perłukę. Jak mężczyzna wysoko postawiony. Jestem wysokim krasnale, mam 153 cm. Czy dostaję do tego okienka? Tak, dostajesz. Znaczy sama głowa ci wystaje, pewnie dostajesz. Tak, ona tylko się tak patrzy na ciebie. Moje uszanowanie, piękna pani. Turak, krasnolud. Zgodnie z prawem rzecznym, jak zostało mi przekazane, gdy napotka się barkę porzuconą bądź ograbioną, splądrowaną, to zgodnie z prawem rzecznym przysługuje wszelakie prawo do przejęcia jej. On tak cały czas wargę żuje. Nie mylę się, prawda? Tak. Napotkaliśmy po naszej... Podczas naszej podróży. Paragraf 7, ustęp 15. Prawa rzecznego podpisanego przez imperatora Magnusa Pobożnego. To prawda. Cudownie. Podczas naszej podróży napotkaliśmy opuszczoną barkę należącą do niejakiego Fritza Segela. Niestety właściciel był martwy razem z żoną. Według jedynego pozostałego przy życiu członka tamtej, może nie załogi, ale osoby, która przebywała na tym statku, na tej barce, gdy została napadnięta. Dobrze. Proszę w takim razie wypełnić wniosek o przejęcie własności spowodowane nadzwyczajną sytuacją. I ona wyciąga jakiś tam zwitek papieru i ci podaje. Biorę ten zwitek papieru, podaję Abelhartowi. Wypełniaj. Lewą ręką nie piszę. Ale proszę nie blokować kolejki. I widzicie, że za wami już 7 osób zebrało. Miłego dnia. Tam jest stolik. Piękna pani. Proszę se usiąść. Tam jest coś do pisania w ogóle? Tak, dała wam pióro. I miłego dnia, piękna pani. Do zobaczenia za momencik. Momencik, odchodzę? Jak momencik? Odchodzę i... Hildo! Idziemy tam do tego stolika. Kładę ten papier Abelhartowi. Wypełniaj. Hildo, tylko ja patrzę, wydaje co tam mi się, wypełnia. Że to jest dobry pomysł na przerwę na 7 wino. Na no, Abelhart. No, to ja dobrze słyszałem? Dobrze słyszałeś. Abelhart, wypełniaj tam. I widzisz, że znajduje się tam poza jakimś tam urzędniczym paplaniem, no to faktycznie jest do wpisania powód przejęcia i uzasadnienie, podpis świadków oraz imię i nazwisko osoby przejmującej barkę. Dobra. Abelhart, chodź, musimy iść tam kobietę. Kobieta musi się podpisać. Ilu tam jest świadków do podpisania? Wiesz co, pisze świadkowie i jest bardzo dużo miejsca. Aha, dobra. Wzdycham ciężko. Idziemy na barkę. Podpisze się Józef, podpisze się ta kobieta.
ten kupiec, co z nimi płynęła. I mamy załatwione. I Malthusius się podpisze. Dobra. No to biorę to pióro. Biorę, zwijam ten pergamin. Zostaw to pióro. Pióro im zostaw, żeby nas o kradzież nie skarżyli. Mam swoje. Dziwne to tam są te wasze zwyczaje, naprawdę. Zwijam papier, odkładam to pióro, idę. Kałamarz też zostaw! A, przypadkiem. Tak, i kładę. Abelhard z kieszeni wyciąga kałamarz. Nie, absolutnie. Był długi dłoń. Mechanicznie. Przypomina o tych wszystkich ludziach, którzy ukradli ci krzesiwo po tym, jak im pożyczyłeś, żeby odpalili sobie fajkę. No, idziemy na Berbeli, tylko na nasz statek. Stoją obok. I wy resztą widzicie, jak wraca Duris z Abelhartem. Józef! Tu stoi obok. No? Chono tu, podpiszesz się na świadka! Dawno nie byłem w takim urzędzie. I powiem wam, nie tęsknię. Idzie tam w waszym kierunku. No daj mi to dziadostwo. Malthusius, ty też! Puf, ale to co? Józef, ale tobie to mogłoby się nawet ta posada spodobać, wiesz? Oni tam mieli przerwę na siódme wino. Na które? Na siódme, pan, mój drogi. Na siódme. To i tak w dobrym momencie trafiliście. Tym to się dopiero powodzi, nie? Ja jak przyszedłem przed zamknięciem, to te baby już były najebane. W sztok. One pióra trzymać nie umiały. No to powiem szczerze, nie było chyba tak źle, tylko wargę mi mała, ale tak poza tym to było dobrze. Byliście u starej Berty? Prawdopodobnie. Nie opluła was? Nie. Duris za niski, ja stałem za nim, także wiesz. Nie, bo ona, jak powie coś głośniej, to strasznie pluje kobita. Dobrze mieć to na uwadze, będziemy się uchylać. Wiecie, czego ma ona tą wargę tak mymła? Nie wiem, czy się przyjrzeliście, ale ona ani jednego dolnego zęba nie ma. Pewnie za dużo wina otwierała. Pisałeś się, Józef? Trzeci były mąż, z tego co mi opowiadał Otto z podszczęśliwego człowieka. Tutaj w Weissbruku kiedyś. To już strasznie lał. Dawajcie ten papierek. No, ja słyszałem takie stare powiedzenie, że jak tam tego, to wątroba gnije, czy coś. Jak się wina nie pije, to wątroba gnije. Tak. No bo trzeba konserwować. Tak, dajcie to dziadostwo. On tam faktycznie się podpisuje. Biorę od razu ten świstek papieru, biegnę tam do tej kobity, co już z beczki wyjęliśmy. Co to? Przejęcie statku, barki. Zgodnie z prawem. Potrzebujemy podpisu jako świadka. A. Że załoga zginęła. A, no tak, świeć Sigmarze nad tym duszą. Podpisuje się. No. Podziękował. A to pani się nazywa René, tak? Tak, René. To z Bretonii może przypadkiem? Rodzice mieli fiksację na temat południa. Papiery zostały podpisane. Wy natomiast zanieście je. I w końcu na jakie nazwisko piszemy te papiery? Podchodzę do Xaviera. Masz, podpisuj się tu. Tylko Xavierem, nie Castorem. A, nie umiesz się podpisywać. Ja napiszę, a ty postawisz krzyżyki. Wiesz co? Chyba wystarczy tych świadków. Ale nie na świadka, ty musisz się podpisać jako przejmujący. Ale ja nie chcę tej łajby. A na co? Na kogo to wpiszemy? Jesteś kapitanem naszej drużyny, chudy. Ale ja powiedziałem.
na rzece, na morzu, kapitanem jest Abelhard. No tak, ale problem... ty jesteś głową tego wszystkiego, więc na ciebie to stoi. Póki nie mamy zarejestrowanego wszystkiego, legalnie. Duriś, zależy, bo jeżeli to jest jakieś nasze mienie wspólne, a ty jesteś skarbnikiem, to równie dobrze może być na ciebie. Tylko ja jestem poszukiwany z mojego nazwiska. Mówię to ciszej. Z mojego nazwiska. Poza tym Duriś, jak dostanie dobrą ofertę, to ją sprzeda. Nie sprzedam jej. Za kogo mnie masz? Za dwa antałki bimbru nie sprzedasz? Nie sprzeda, bo więcej zarobi. Za dwa nie sprzedam. A za dużą kać wina? Ale więcej nie sprzedam za kać wina. A za dużą kać starego, dobrego wina? Z głową jeszcze pływającą. Za dużą kać starego wina? Nie. Za dużą kać starego wina? Nie. On Duriś ma urazę do kaci dużych starego wina. No właśnie. No, na przykład taką, że nie udało się nic stamtąd ubrać. Zresztą, zatrzymując sobie tą łajbę, jesteśmy w stanie zarobić na dwie takie kadzie. Dobrze, dobrze. Duriś, dobra. Weź jakoś tak ładne pismo zrób, wpisz. Ja tylko wpiszę, a ty postawisz krzyżyki. Żaden krzyżyk, po prostu się podpiszesz, będzie, że niby ja się podpisałem. Nauczysz mnie pisać. Dobra, czy... robię podpis za Kastora, za Xaviera Liberunga, ale nie robię Liberunga, to tak, mamo. Nie Liberunga, tylko Faustmana, przepraszam, za Faustmana, tylko od razu mówię, że nie robię ten podpis jakiś bardzo ładny, tylko staram się go zrobić tak, jakby ktoś się dopiero nauczył pisać. Okej. Okay. Znaczy piszesz lewą ręką, to wiesz. No. Więc drukowanymi. Ci dam od razu drukowanymi. Ty widziałeś kiedyś manufakturę w Waldorfie? Tam jest jakieś miejsce na ten? Na nazwę tej łajby, czy coś? Nie. Musimy ją jakoś nazwać. To może... Jakieś takie stworzenie morskie. Smok. Ta smok. Behemot. Czemu morskie, gdy jest rzeczna barka? To będzie barka o nazwie Behemot. Czemu Behemot? A może Kraken? Nie, Kraken nie jest taki. Albo Leviatan. Lewiatan? No. Karp! Myślę, że jest dużo lewiatanów. Ewentualnie Szczupak. Szczupak Wejzbrucki. Rejklanski. Szczupaków też jest dużo. Behemot. Jaki Behemot? Czym jest Behemot? No, takim mitycznym stworzeniem. Głupie. Co ma Behemot wspólnego z rzeką? Bo Behemot jest morskim stworzeniem. Co ma Behemot co ma morze wspólnego z rzeką? Tu pływa i tu pływa. Dla mnie to samo. Nie, głupie. Rzeczny sztorm. Słyszycie od Józefa. No lepiej. Sztorm rzeczny. Jest niebezpieczny. Albo topielec, bo zatopimy nim wiele innych statków. No nie, no nie, bo będzie, że utonął. No przecinający sztorm. Kto ci to wymówi? Będą się na was mówili przeciąg. Może Bretończyk. A może od Tytana nazwiemy go? Z czego? Jak? No od jakiegoś Tytana, wiecie, czym byli Tytani mitologiczni. O czym ty pieprzysz, Duriś? No, nie wiesz, czym jest Tytan. To coś Stilei? Albo Estali? No, coś takiego. No i byśmy nazwali go zdrobniale od Tytana. Taki mały Tytan? Tytanik? No, na przykład, o. Dobra, przekonałeś mnie. To będzie Tytanik. A czemu Ika, a nie na przykład Tytanek? Tytanek? Albo Tytanek też może być. Józef tak się na was patrzy. Już ten karp byłby lepszy. To co, Tytanek? Wszyscy się zgadzają?
Mi się nie, wiem. Szybki śledź. Nie, dawaj tego tytanka. Może szybki karp. Karp jedzu gówno. Śledź to takie szlachetne zwierzę morskie. Pocałunek manana. O. Za długie. Ładne. Nie no, możecie skrócić do pomana. Pomana? A może nazwijmy to mana. Moto. Zastanówmy się. O, to brzmi chwytliwie i krótko. Każdy to zapamięta. Wiem, jak powinniśmy to nazwać. To brzmi jak coś po zielonoskóremu. Źle się będzie kojarzyć. To może coś... Może... Nazwijmy to Brok. Na cześć naszego zmarłego członka. Brok. At. Brokat. Nie nasz Brok lepszy. No faktycznie. Albo może być Brokanelli, jak Berebelli. Nie, to już jest taki połamaniec słowny. Nie, to jest mały. Brokuś. Dobra, będzie Brok. Niech będzie Brok. Brok. I rozumiem, że idziecie zanieść papiery. Tak. Czekacie dalej w kolejce. Ksawiel, zrób ta coś z tymi. Z tymi ciałami. A. To ja się może wybiorę z Vigo. Albo nie, Vigo, ty idziesz ze mną, czy zostajesz na łajbie? Wiesz, co się ostatnio tu wydarzyło w tym mieście z Berebelli, nie? Dobra. Weź sobie Malthusiusa do pomocy. Znaczy, Malthusiusa zostawię, ale myślałem, czy by nie pójść po tam i z powrotem dosłownie po jedzenie i zostawić tu Malthusiusa na chwilę. No ale to co, sam nie dźwignie trzy chciał. Kto? Ale jak pójdę do Morytów, to oni mi pomogą. Trochę to jest ich... Chyba, ich że wolisz tak. No to mówię, no to... Malthusius mi pomoże. Na coś się przyda w końcu, ten cholerny. Ach. Nie bądź do niego zbyt ostry, on nie jest żołnierzem. No wiem, trzeba go takim uczynić. Po co, nie każdy musi być żołnierzem, ja żołnierzem nie jestem. Spokojnie. Ja jestem medykiem. Możesz być medykiem polowym, to nie ma różnicy dla mnie. No to ja idę do Morytu. To Duri z Abelhartem w takim razie udają się oddać dokumenty i rozumiem, że Xavier idzie do Morytów, a Vigo do karczmy ogarnąć coś do jedzenia, tak? Tylko jeszcze się pytam tej kobiety, to jak nas pani opuszcza, to może dużo pani przeszło, to może chociaż zafundujemy pani jakiś obiad. Nie trzeba, ja jestem bogata. No. A właśnie, w ramach podzięki coś by się pewnie przydało. Zjedzą panowie na mój koszt. W takim razie i wciska ci do ręki złotą koronę. To za dużo. Jedzenie tyle nie kosztuje. A proszę pana, ja... Moja rodzina, za przeproszeniem, to sra złotem. No niech będzie, ale to wystarczyłaby połowa z tego. Bardzo pani hojna. Smacznego. I ona odchodzi gdzieś do miasta. W międzyczasie... Xavierze. Aj. Ty udajesz się na razie sam, bez tych ciał. Bez ciał, no tak. Okay. Idziesz, szukasz kaplicy Mora. Pytasz się pewnie kogoś o drogę. Tak. I faktycznie taką znajdujesz. Jest to całkiem, można być świątynia, nie kaplica. Dookoła której na obrzeżach miasta zbudowany jest cmentarz. Wchodzisz do środka świątyni, której ściany
włożone są sarkofagami, trumnami. W środku palą się świece w dużej ilości i unosi się zapach palonego kadzidła. I że znajdują się tam jacyś kapłani, którzy chyba przy jakimś stole balsamują zwłoki jakiegoś nieszczęśnika. Szczęść może. Szczęść może, moje dziecię. Niech nasz pan prowadzi cię po śmierci. W czym możemy pomóc? A ja a propos śmierci. I że oni się uśmiechają. Tak się składa, że są trzy ciała na łajbie do pochowania. Trzy ciała. Sporo. Mogę panów do nich zaprowadzić. Może przydałaby się jakaś taczka albo wóz? Poradzimy sobie, weźmiemy co trzeba. Za to jest dopłata na rzecz świątyni i moje dziecię. Tak rozchylam sakiewkę. Znaczy, groszem nie śmierdzę. Ile ona wynosi? Co łaska, 5 szylingów od ciała. No to mam na razie na 2, ale już przy samej łajbie pewnie skarbnik. Że oni tak się patrzą po sobie. Potem patrzą się na ciebie. Zrobimy promocję. 3 ciała w cenie 2. Tak, wyjmuję, 10 im daję. Niech Mor czuwa nad twoją drogą, moje dziecię. Oby kiedyś się zakończyła. Oni faktycznie biorą jakąś taczkę i wyjeżdżają za tobą. Ja tak po drodze i mówię, że to nie są żadne bliskie mi osoby. Po prostu znaleźliśmy ich i uznałem, że należy... Wszyscy jesteśmy sobie bliscy w objęciach Mora. Pewnie macie rację. I aby to objęcia uścisnęły nas jak najszybciej. Z tego, co świadek wydarzenia nam powiedział, to jest najstarszy to jest Fritz, jego syn Abelhard, synowa Heidi i na nazwisko mieli Fogel? Fogel? Fritz, Heidi i Abelhard Fogel. Tak wyryjemy na grobkach. Albrecht. To 4? Nie Abelhard, tylko Albrecht. Aha. Dobrze. Fogel. Cóż. Niech Mor ich przyjmie. I faktycznie podjeżdżacie pod łajbę i oni pakują te ciała. Tutaj już sobie poradzimy, moje dziecię. Niech Mor czuwa nad tobą. I oni odchodzą. Nad nami już rozpościera swe ramiona. Rozumiem, że ze mną jakby ja w tym momencie poszedłem po jedzenie, tak? I oni odchodzą. Okay. Szkoda. Po drodze wyśpiewując pieśni Pije Moru Domine. A ty, Vigo, do jakiej karczmy się udajesz? Ponieważ wiadomo ci o 3 karczmach w Weissbruku. Jest to karczma czarne złoto. Już nie ma karczmy czarne złoto. Spłynęła. Są 2 karczmy. Karczma pod trąbką oraz karczma pod szczęśliwym człowiekiem. I myśmy wcześniej przebywali w tej pod szczęśliwym.
ale o tym szczęśliwym człowieku to mówił znowu Józef dzisiaj. Józef mówił, że jakiś Otto stamtąd mówił o tym, że urzędniczkę jej chłop prał po pysku. Okej, a wiem mniej więcej, jaki jest poziom obu tych przybytków. Pod trąbką było w miarę elegancko. Tyle wiesz. Tyle pamiętasz. W sumie za jedną koronę złotą może być ta trąbka. Dobra. I tam też się udajesz. Wchodzisz do środka. Karczma elegancka. Pali się ogień w palenisku. A nad samym palemniskiem wisi naprawdę ogromna trąbka, tak jak ostatnio. Jest tam trochę ludzi, ale nie jakoś dużo, bo jest jeszcze wcześnie. Głównie ludzie jedzący posiłki. Jeszcze nikt tam za bardzo alkoholu nie pije. Chodzisz do środka, podchodzisz pewnie do lady. Witam pod trąbką. Czym służyć? Obiady na wynos macie? Na wynos? Tak, znajdzie się. No. Raz? Dla 5 osób. 5 porcji. Dla 5 osób. To tak. Dzisiaj mamy bażanta z ziemniakami pieczonymi. I druga opcja to jest karp pieczony nad paleniskiem z tymiankiem. Co sobie pan życzy? Może ten bażant, powiedzmy. 4 razy. No 5. Ale tak, 5. Najpierw jaki by był koszt? Cena. Tak, 6 pensów za plus 7 będzie 24 plus 4, 28. 28 pensów. A 28 pensów. Że on zaczyna liczyć na palcach. 28 pensów. To będzie 28 pensów mi pan daje. 28 pensów? Wie pan co? Tak się zastanawiam się po prostu w myślach, czy uniósłbym 8 porcji dla wszystkich. Zależy, jak ci to zapakuje. Dobra. To ja może wezmę nawet więcej. 8 porcji. 8. To może byśmy sobie jakąś zniżkę nawet tutaj zrobili. To za... Jak najbardziej. To mi pan dasz 3 szylingi. I jesteśmy kwita. No tylko wyciągam te 3 szylingi. Tylko mi to pan zapakło jakoś tak możliwe, żebym to zaniósł. Postaram się. Czekasz tam chwilę i on ci przynosi 8 porcji jakiegoś tam obiadu zwiniętego w jakieś takie szmatki dookoła i one są położone na takiej jakiejś taniej, cienkiej, drewnianej tacce i związane ze sobą. Dziękuję. I idę w stronę Wipe. Na przyszłość się polecamy. I ty wracasz. W międzyczasie Durisiu, Abelharcie, czekając, oddaliście ten dokument. Czy zamierzacie coś jeszcze zrobić w urzędzie prawa rzecznego? W urzędzie nie. Ja chciałbym teraz udać się po prostu na rynek. Okej. Okay. Idę na rynek ty razem i... z Durisiem? Tak, ale jeszcze się tutaj do Durisia od razu zwrócę. Tak jak już łajba jest nasza, to warto byłoby się zorientować, co z tym przewozem, tym pakunkiem, gdzie to miało być dostarczane? To miało być do Grunburga.
Jak do niejakiego Hansa Zimmersteina. Jak daleko to jest? Wiesz co? Spory kawałek drogi. Ponieważ musielibyście pewnie przepłynąć przez Altdorf. Za Altdorfem. Potem także jeszcze kawał. Potem z Altdorfu obok zamku Reichgard i gdzieś tam zostawić swoją łajbę, po czym prawdopodobnie pieszo lub powozem dostać się do Grunburga. W sumie nie wiadomo, czy tam jest jakieś połączenie rzeczy. No i wypływają tam jakieś strumyki, mniejsze rzeczki, ale czy wpłynie tam łajba? A jest jakaś kwota na tym zleceniu? Była tam jakaś kwota? Była. Tak, była. Nie zapisałem, jak to była kwota. Pewnie dalej mam ten papier, bo ja go czytałem. Sprawdzam sobie ten papier. Czy ktoś zapisał, jaką ja podałem wtedy kwotę? To było coś 10 złotych koron, z tego co kojarzę. Zweryfikuję się później na tym. No jakoś koło 10 koron. Koło 10 koron. Znaczy no jakby nam było nie bardzo nie po drodze, to można to po prostu komuś sprzedać i tyle. Moim zdaniem w razie czego zorientowalibyśmy się, za ile by to poszło w Altdorfie. Można Altdorfie tak zazwyczaj takie ceny będą wyższe, a przyjmując łajbę nie przyjęliśmy ich zleceń. Prawda? No tak. Nie mamy pewności, czy ktoś nam zapłaci. No, ale teraz, z racji, że mamy łajbę, to raczej na Berebeli już nie będziemy chyba wracać, prawda? To znaczy, nie będziemy tam spać. No, więc nie. Kupiłbym jakieś hamaki dla nas. To przede wszystkim. Na dolnym poziomie były dodatkowe hamaki. No, ile było hamaków? Na dolnym poziomie są 4 hamaki, a na górnym w kajucie kapitańskiej są 2. Czy 4 osoby to jest wystarczająca liczba, żeby tym statkiem pływać jakoś sensownie? Tym statkiem tak. Dobra. Józef sam sobie daje radę z Berebeli. To jest ogromna łajba. Znaczy ogromna jak na rzekę. Sam to tak... No, no dobra. Ale tak czy inaczej przeszedłem się na rynek. W razie czego zakupiłem 2 hamaki. To raz. Były tam jakieś, jak byliśmy tam, czy się zorientowałem, czy były tam jakieś racje na najbliższe dni? Jak w jakichś beczkach może mieli? Nie racji, może jakieś suchary tam znalazłeś, ale prawdopodobnie mieli plany zaopatrzyć się w Weissbruch, do którego nie dopłynęli. Dobra. Czekaj, ja sobie zrobię tak. Cztery hamaki były na podpokładem. Tak, i 2 na górze w kajucie kapitańskiej. I było tam tych 40 worków wełny. Mhm. I są pod pokładem wszystkie. Tak jest. Dobra. No to tak, przede wszystkim kupiłbym jeszcze dla pewności 2 hamaki. Kupiłbym... W Imperium się robi kapustę kiszoną może? Zapewne tak. Zapewne tak. Pewnie głównie na północy, ale zapewne się jakby znane. Kapustę kiszoną, beczkę i beczkę ziemniaków. Mm. Jak coś zostanie, to coś na sprzedaż. Też warto byłoby ocenić ten statek sam w sobie, czy nie trzeba byłoby coś przy nim jeszcze zrobić, naprawić, dokupić w razie w... To ja zobaczę. Idź zobacz, a ja zakupię to, co powiedziałem. Od
odnośnie zasad handlu rzecznego, ilość towaru liczy się w punktach obciążenia. Mhm. Więc nie będziemy tutaj kupować na kilogramy, tylko na punkty obciążenia. Okej. I ceny, które ja ci będę podawał u handlarzy, będą za 10 punktów obciążenia. Zapisz to sobie, żebyś pamiętał. Ceny są podawane za 10 punktów obciążenia, tak. Dobra? Dobrze. W takim razie udajecie się we dwójkę na rynek. Ja się udaję na rynek, a Abelhard idzie do statku. Tak, tak, dokładnie. Dobra. To ty w takim razie udajesz się na rynek, tudzież targ w Weisbruku. Tam ogólnie jest bardzo tłoczno. Gdzieś między nogami w ogóle biegają ci jakieś kury. Tutaj ktoś jakieś krowy prowadzi w ogóle przez środek miasta. Tu jakieś przekupki się przekrzykują. Pełno wszystkiego wszędzie. Mhm. Przede wszystkim idę szukać kapusty kiszonej, tak jak mówiłem. Dobrze. Kapusta kiszona. Podchodzisz do jakiegoś mężczyzny, który sprzedaje warzywa ogółem. Mhm. Witam serdecznie. Panu w czymś służyć można? Bardzo dobre. Mam ziemniaki. I tutaj też mam takie... owoce z dalekiego zachodu. Owoce? Tak, nie wiem, czy pan słyszał kiedyś o Nowym Świecie. No, słyszałem. Co to za owoce? Kiwi, panie. Kiwi. A na spróbę dałbyś to jedno? Na spróbę nie, ale mogę sprzedać. No to gdzie to? Jak mam kupić kota w worku? Nie kota, nie, tylko kiwi. Jak no to kiwi w worku chcesz, kupię. Jak kota chcesz pan kupić, to jest taki Helmut. On ma rzeźnię. Kapustę kiszoną masz? Mam. Pewnie, że mam. Ile za beczkę? Za beczkę? Za beczkę za drogą, taką panie. Taką sporą. Pół korony. Pół korony za beczkę. Biorę. Ziemniaki masz? No panie, no przecież bym pokazał, no najlepsze. Hodowane beczkę. Przez moją matulę. Do beczki, ziemniaki, do worka panu wpakuję. No to ile masz tych worków? To... Ile by się w beczce zmieściło? No pewnie ze 6 worów by było, nie? Ile za 6 worów? A no, 4 szylingi, panie. 13 razem z kapustą. Rzuć sobie na targowanie, będzie to test przeciwstawny. Dobra. Targowanie on ma 30, jest... jako zwykły. Ja 33. Ojo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 j
A, dobra. Nie ma opcji, panie. Niżej nie zejdę. Mogę panu dwa kiwi dorzucić. Ewentualnie. Dorzuć. Daję mu ten, to. Mam dwie beczki. Mam beczkę, kurde, z kapuszcą kiszoną i sześć worów, kurde, ziemniaków. Jak chcesz to przenieść? Czekam chyba na Abelharda. Na niedźwiedziu. I w tym czasie, gdy Duryś robi zakupy, my przeniesiemy się na Broka i Berebeli. Xavierze, Vigo, Abelharcie, jesteście tam. Widzicie, że Józef załatwił tam sobie jakieś sprawunki na statku, coś tam trochę posprzątał i gdzieś poszedł. Ja załatwiłem wszystkim obiad, przypominam, tak, całej ósemce. Vigo w tym momencie do ciebie, Xavierze, i do ciebie, Abelharcie, przychodzi z taką tacą drewnianą, na których są jakieś zawiniątka parujące. Jeszcze ciepłe. Proszę, częstujcie się. I otwieracie to i widzicie tam bażanta.
O, pieczone ziemniaczki. Powiem ci, Wigo, że dobrze, żeś trafił. Teraz dopiero sobie uświadomiłem, jaki byłem głodny. I faktycznie zaczynam jeść. Wyłącza się też reszta poza Jozefem. Poza Jozefem i Durisiem. W ogóle trzeba się rozejrzeć pod pokładem. Co tam jest jeszcze? Może coś jeszcze jest poza tymi workami z tą wełną. Tylko uważaj na kobiety w beczkach. Wiesz, zawsze ciągnęło do mnie kobiety. Nie wszystkie były normalne. Gdy tak jecie i rozmawiacie, nagle słyszycie gdzieś tam z oddali Ej! Ktoś macha do ciebie, Xavierze. Ja mówię hej i macham do niego. Co ty tutaj robisz? Jem. A ty? Stara mordo! I podchodzi w waszym kierunku facet, który w ogóle wygląda chyba na kowala, tylko pierwszy raz faceta w życiu widzisz. Ja sobie zdejmuję sobie rusznicę z ramienia, odkładam na chwilę jedzenie i tak sobie po prostu je układa na kolanach. Co ty tu robisz, stara mordo? Dawno cię nie widziałem w Weissbruku. Ja tak marszczę czoło. Nie pamiętam, skąd się znamy. Jak nie pamiętasz? Mariusz Kleber! Nie pamiętasz mnie? Mówi mi to coś? Nie. Mariusz Kleber! I on wyciąga rękę, żeby ci ją podać. Wiesz co, ja ten... Znaczy, bo ja jestem na statku, on jest na brzegu, tak? No, ale tam wiesz, tak... Staje gdzieś tam, wiesz, tak, żeby ci podać rękę. Wystawiał po prostu w twoim kierunku. No to ja mu podaję rękę. Mówię... On ją mocno uściska, jeszcze kładzie swoją tutaj. Kopelat. A pod jakim imieniem mnie pamiętasz? No jak to pod jakim? Wilfur! To musisz mnie z kimś mylić, przyjacielu, bo ja jestem Xavier Faustman. Naprawdę? Naprawdę. Ale wyglądasz na życzliwą osobę. Czym się zajmujesz? No kowalem jestem, no. Tam... jak bramą główną wyjdzie ta... to ja tam we wsi mam... kuźnię swoją. Konie podkuwam i w ogóle. Zęby wyrywam. Uczciwa praca. Uczciwa? Dobrze, to... Przepraszam, no to pomyłka w takim razie. Zajście, jakbyście chcieli, to może wynagrodzę zmarnowany czas. A to jak będzie po drodze, to zajrzę. Zapraszam. Dobrze, panie Mariusie, z oczu patrzy. Miłego dnia życzę. I on odchodzi, znikając gdzieś w tłumie. A ty czujesz, że twoja ręka jest mokra. Patrzę tak na... Tak... I widzisz, na moją rękę. Twoja ręka i wewnętrzna strona twojej dłoni jest cała we fioletowej farbie. Dosłownie purpurowej. Ciężko wzdycham. I idę za nim. Przechodzę przez burtę i zaczynam za nim iść. Zniknął w tłumie. Zanim spojrzałeś na tą rękę. Ale on powiedział, gdzie się znajduje jego kuźnia. Tak, powiedział. To idę tam. Ale idziesz sam, czy... Nie, ja idę sam, nic wam nie mówię, po prostu idę tam. Ej, chudy. Hmm? Gdzie idziesz? Do tego kowala. Ja tam mu jakoś nie ufam. Na pewno chcesz tam iść do niego, po co? Ja wtedy odwracam się do Vigo. I pokazuję mu moją purpurową dłoń. No, biorę tą moją rusznicę i idę za tobą. A właśnie, bo
trochę zapomniałem przez to jedzenie. Jakbyście szli przez targ, to sprawdźcie, czy tam Duriś nie stoi i nie czeka, bo on miał jakieś beczki kupować, pewnie nie ma jak tego przenieść. Sprawdzimy. Dobra. Jeszcze z tą ręką złamaną. Ty, Józef! Czy tam Józef? Nie ma go. On poszedł gdzieś. Zniknął wcześniej, zanim w ogóle zrzeźliście. To idę pytam tych. Abelhardzie, że tam siedzą. Rozejrzyj się po tym naszym pokładzie, co tam jest tam pod spodem i w ogóle. No taki właśnie mam plan, no. Idę tam do tej reszty. Nie wiem, co tam jest. Pierwsza osoba. Gunnar, Malthusius. To idę do Gunnara. Gdzie Józef poszedł? Józef, Boże. On powiedział, że szedł jakiejś roboty szukać, żeby coś, wiecie. Zawieź gdzieś sprzedać. To jak wróci, to weź, powiedz mu, żeby tam na broka wszedł do nas na chwilę. Ja tam będę na niego czekał. No dobra. Jak przyjdzie, to powiem. No. I wracam na łajbę, faktycznie przejrzeć tam, co tam jest, zobaczyć, w jakim stanie jest ten statek, czy czegoś nie trzeba dokupić, czegoś naprawić, nie wiem, zobaczyć żagle, cokolwiek, no nie? Wiesz co, wszystko raczej jest z tym statkiem w porządku. Tak na pierwszy rzut oka jest, wszystko gra. Dobra, to bym sobie otworzył te skrzynki z wełną, jedną, drugą, zobaczył, czy tam czegoś nie ma, jakiejś kontrabandy ukrytej w środku, czy cokolwiek. Okej, okay, schodzisz na dół. Rzuć mi na percepcję. Magiczna odpada, nie? Znaczy, no po prostu na percepcję. Proszę bardzo. Wiesz co, kontrabandy nie znajdujesz. Ale znajdujesz za jedną belką schowaną, proszę ja ciebie, schowany mieszek. A w tym mieszku dwie złote korony. Przy lingach. O! Uśmiecham się i biorę sobie, że tak powiem, na razie tak w kieszeni. Poza tym to są tam jakieś proste narzędzia. Jakieś młotki, łom pewnie też jest, gwoździe, trochę zapasowych desek. I jeden zapasowy żagiel jest zwinięty. A tak poza tym to wszystko. Bo to jest łódka jedno żaglowa. Dwu, to by wypadało dokupić może jeszcze. Dobra, to poczekam na tego Józefa. I znajdujesz też małą dziurę w desce, w której prawdopodobnie siedzi jakiś szczur albo inna mysz. Jak reaguje? Co robi? Wiesz co, widziałeś tylko, jak coś przebiegło i się schowało tam w tej dziurze. No spoko. Będę miał na uwadze po prostu. Coś jeszcze będę więcej robił. Będę czekał na Józefa potem. Okej. Okay. Durisiu. Jesteś na targu. Mówię... I zaraz odbiorę te rzeczy, co kupiłem. A na razie idę jeszcze dalej, dobra? Mówię do tego handlarza, którego kupiłem. Opilnuję. Podziękował. Wiesz co? Chciałbym... Jakie jest następne miasto po Wyzbruku? Zależy, jak popłyniecie. Jeśli popłyniecie kanałem wejzbruckim... Możemy jakąś mapkę odpalić? Tego? Oczywiście. Tak bym poprosił. Jeśli popłyniecie kanałem wejzbruckim, to jest to Alder. Jeśli popłyniecie dalej rzeką Bogen, to jest to prawdopodobnie Karroburg. Dobra, czekaj. Wejzbruk tu. I ujście rzeki jest, jak dobrze widzę, po lewej stronie tej mapki. Tak, po lewej stronie jest ujście. Czyli rzeki. Jakbyśmy popłynęli do Karloburga, no to byśmy musieli pod prąd płynąć do Aldorfu, czyli to by nie miało sensu. Czy to jest możliwe? Tylko jest możliwe, ale nie miałoby sensu. Wtedy bardzo często barki ciągnięte są jakby przez konie. No, czyli trzeba płacić. Są jeszcze żagle generalnie, które
wiatrem się obsługuje, tak, co nie? I też można płynąć pod prąd. Oczywiście. Dobra, ale jest to cięższe. Też by się dało, ale no, to jest męczące. Dobra, to korzystając z okazji, chciałbym posłuchać sobie ploteczek, co może być drogie w Aldedorfie. A tu może być... Co jest drogie w Aldedorfie? Po prostu, o tak. Okej, a co może mieć to miasto, nie? Rzuć mi na swoją... To może być w Wiesbrugu. Charyzmę. Oj, to będzie ciężkie. Podejrzewam. Przerzucę sobie to. Przerzucę sobie punktem zepsucia. Okej. Próbujesz tam rozmawiać między ludźmi, jeden tylko... Panie, ale to... Ja nie wiem, co tu się sprzedaje, ale słuchaj pan. Imperator Karl Franz, nasz imperator. Nie wiem, czy pan słyszał, Aldedorfie. Od tygodni nie pojawił się publicznie. Ani razu, panie. To niepokojące. Podobno ludzie mówią, że chory jest, ale pałac nic potwierdzić nie chce. A w ogóle to książę koronowany Wolfgang Holzwig Abenauer. Dziedzic imperatora. To podobno w Reichgardzie siedzi. I wszyscy myślą, panie, że on to tam na wieść o chorobie to do pałacu pośpieszy, ale się nie pokazuje, co ludzie gadają, że on mutantem jest i się pokazać nie chce. O, ciekawe. Tak. Dzięki za informację. Odsuwam się od niego po prostu, nie kontynuuję tematu. I wiesz co? To jest rynek. Ktoś tu na pewno handluje informacjami, także kupickimi. I szukam takiej osoby, która ewidentnie sprzedaje informacje. Wiesz co, to jest nie też obwiesia totalnego, tylko raczej osobę, która jest, wiesz, lepiej ubrana. Kupcy sprzedają informacje bardzo często. Chcesz szukać tego sam, czy wypytywać? Na razie szukam. Dobrze. Szukasz bardzo, bardzo, bardzo konkretnej osoby. Mhm. Prosiłbym cię o percepcję minus 20. Okej. Okay. Będzie ciężkie. O proszę. I trafiasz. Proszę ja ciebie... do niewielkiego sklepiku na rynku, obok rynku, w kamienicy, jakby na samym tym placu. I widzisz, że na szyldzie pisze porady, ubezpieczenia i pożyczki. Okej, wchodzę. Wchodzisz do środka i w bardzo eleganckim pomieszczeniu, obitym dookoła drewnem, ciemnym, siedzi niziołek za biurkiem. Powitać się na siebie, podnosi monokl. Powitać. Podchodzę do niego. Nie będę wiał w bawełnę. Albo w wełnę. Co się sprzedaje w Aldedorfie? A, panie, ale to tak na wejściu. Proszę usiąść. Marlon Szkatułka. A pan? Nurak. Nurak. Co się sprzedaje w Aldedorfie? Dużo rzeczy, panie. Chodzi mi konkretnie, co tu można nabyć, a tam się sprzeda. Co tu można nabyć, a tam się sprzeda? Żywy inwentarz, panie. Żywy inwentarz. Ciężko przewieźć, Bartku.
Ciężko. Ale zyskownie. I podsuwa rękę w twoją stronę. Nie to konkretnie szukałem. Wciskam mu szlinga. On się uśmiecha. Co innego pana interesuje? Może pożyczkę? Może poradę prawną? Może ubezpieczenie? Jeszcze szukam tej porady. Co się da przewieźć? Uściślimy, co się da przewieźć na barce. Dość niewielkich rozmiarów. Dość niewielkich rozmiarów. Przyprawy, panie. Tutaj w Weisbruku na rynku kupi pan pełno przypraw ściąganych z Tilei, między innymi przez góry. Droga jest to rzecz, ale ile szlachta potrafi za to zapłacić w Waldorfie, panie? Kładę mu, no, lepiej. Kładę mu 2 szylingi. A znacie kogoś, kto tu sprzedaje w dobrej cenie przyprawy? W dobrej cenie? Może i bym znał. I podsuwa jeszcze raz rękę w swoją stronę. Dałem 2. Teraz dokładam 1. Daję mu jeszcze szylinga. Idźże pan do Karla Sztondera i powiedz pan, że jesteś pan od starego Horga. Idealnie pan pasuje, bo jesteś pan krasnoludem. Tak się pan powołaj. Dzięki wielkie. Wstaję. Masz. I jeszcze kładę szylinga na stole, na ladzie. Może pożyczkę? Zobaczymy, jak pójdzie z przyprawami. Niskie oprocentowanie? Zobaczymy, jak pójdzie z przyprawami. Do zobaczenia. 93% tylko. Wychodzę. I wychodzisz. Xavierze. Ostatecznie poszedłeś sam? Vigo poszedł za mną. Tak jest. Tak. Wychodzicie główną bramą z Weisbruku. Ale przed bramą widzicie jedną rzecz. Widzicie lokal, który ma rozbitą szybę. A nad lokalem na szyldzie pisze zioła i lecznicze specyfiki Elvira Klajstun. Pamiętam. Spokojnie. Jesteśmy nieczytający. Czy tam może być jakaś ikonografia, która mogłaby wskazywać na to, że to jest po prostu apteka? Przechodząc, usłyszeliście rozmowę. Patrz, ktoś wybił szybę w gabinecie Klajstun. Tak rozpoznaliście. Dobra, to co? To się zatrzymuje. Odwracam się na tego, który szedł za mną, bo nie szedł obok. Podchodzę. O! Jakaś apteka? Myślisz, że to... Tutaj? Duli się znajomej? No, ktoś tu przed chwilą coś mówił, że to chyba jej apteka, tylko tu jest okno wybite. To co? Ty idziesz za kowalem, a ja mam to sprawdzić? Myślę, że nie ma co się włamywać. Może inaczej. Mogę zapukać. No to zapukaj, może ktoś odpowie. Nie muszę od razu przestrzeliwać zamka. Wiesz co, ale rozejrzyj się może jeszcze, bo też się rozglądam za jakimiś śladami, nie wiem, walki, czegoś takiego, że wiesz, że może ktoś zrobił taki napad z bronią na przykład, czy coś. Percepcja. Żeby ją poprawować. Zamek w drzwiach jest wyłamany.
Aha, to by było na tyle, jeśli chodzi o zamki. A nie ma ten? Nie ma jakiś no nie wiem, jak to powiedzieć. Wiesz co, na ścianach nic nie ma. Jeśli było coś na ziemi, to chodzący ludzie już dawno to raczej zatarli, ale zauważyliście, wyłamane faktycznie krew, zamki. Krew, chodziło mi na przykład o krew. O krew. Krwi nie ma. Okej. Okay. Jest wyłamany zamek i rozbite okno. Wiesz co, Vigo? Wypadałoby, żebyśmy się tym zajęli dobrze i trzeba pójść po resztę. Kowal mi nie ucieknie, wiem, gdzie go szukać, jeżeli nie kłamał. Patrzę, czy jest jakaś woda w okolicy, tam, nie wiem, beczka z wodą, czy studnia, czy coś takiego. Na spokojnie. To po prostu nabieram wody w wiadro i w wiaderku myję tą rękę z tej purpury. Mhm. Wylewam wodę z wiaderka jakby tam obok, żeby nie zanieczyścić jakby tej wody, którą brałem. I chodźmy na targ, znajdziemy Durisia, wrócimy na statek, zbierzemy ekipę i dopiero zadziałamy. Ja rozumiem, że tak robicie. Idziecie w takim razie na targ. Targ, który jest miejscem ogromnego zgiełku. Miejscem, które przy okazji śmierdzi odchodami zwierząt. I które jest bardzo, bardzo głośne. Rzućcie sobie na percepcję. Wasza dwójka. Dobra, weszło Xavierowi. Xavierze, widzisz, że Vigo wychodzi z budynku, który ma jakiś Duris. Szyld nad sobą. Duris, tak, Duris. A, Duris! No? Co was tu niesie? Chodź szybciutko. Musimy wziąć... Nie skończyłem. To nie ma czasu. Nie ma czasu. Jest czas. Musi ale, być. Bo ta twoja... A zależy ci na twojej znajomej. Zależy to raz, ale dwa, musimy wziąć to, co już kupiłem. No to bierzemy i idziemy na łajbę, ale zaraz ci powiem, po drodze ci powiem, o co chodzi. Przyprawy musimy kupić. Dobrze, przyjdzie czas na to. Mówicie o tym, że weźmiecie, to widzicie, jak Duris staje przy takiej ogromnej beczce, bardzo ciężkiej i przy 6 workach ziemniaków. Panie, nie masz pan może jakiej taczki na wynajem na chwilę? Co byśmy to na łajbę załadowali? 2 szylingi i będę miał. 2 szylingi? Ale to także bezzwrotnie, tak? Nie, no zwrotnie. Jak to szylingi? Znaczy szylingi zwrotnie. Nie, dobra. Wszyscy nie jesteśmy palcem robieni. Dobra, bierz pan szylinga, dawaj pan taczkę i jedziemy z tym. Wrócimy tutaj zaraz. To, ale wróćcie, cholera. Wrócimy. No. Dostaliście taczkę. W taki sposób transportujecie towar na... Duris. No. Ja mam przy sobie 3 pensy. Daję mu szylinga. Tak, tak położyłeś mi tego szylinga na ręku, tak patrzę na niego i patrzę na ciebie i milczę i czekam. Daję mu drugiego szylinga. Już jest obiad i nocleg. Ciężko wzdycham. Bierę taczkę i prowadzę. Abelhardzie, wydaje mi się, że w tym momencie ty wychodzisz z podpokładu i widzisz, że zmierzają twoi przyjaciele w twoim kierunku. Mm-hmm. Z taczką, na której znajduje się ogromna beczka. Jest tu jakaś deska czy coś, czym można byłoby faktycznie przejechać z tym? W sensie wjechać z tym na statek? Tak, czy na raczej jest, na spokojnie? Jest, na pewno spokojnie. Dobra. Ja mówię, no nareszcie, dawajcie to. No do tego składziku ładujemy bekę i wory ziemniarów. Dobra.
Durisiu, ty sobie zapisz, że to łącznie waży 20 jednostek obciążenia. I ziemniaki, i beczka. Tak. Kapusty. Łącznie. Potem, jeśli chodzi o obciążenie łajby, rozliczymy się po sesji. Bo jest coś takiego. Dobra. Wiesz co, ja wyjmuję to jedno kiwi, tak się patrzy na nie i się wgryzam w to kiwi. Wgryzasz się w to. Co jest pierwszy raz widzę takie coś. I od razu wypluwasz, bo widzisz, że to jest po prostu włochaty ziemniak. Ech, ohydne. Wiesz co? Próbuję to zielone, tylko tak na... To nie jest zielone, to jest ziemniak. Ziemniak? To jest włochaty ziemniak. On ci sprzedał... dał ci dwa włochate ziemniaki po prostu, które próbował ludziom sprzedawać jako kiwi. Wywierdziela mnie za... za łajbę. Jaki zawiedziony. Najbardziej na świecie. Dobra, Grisiu. Ta twoja znajoma Elwira, to myśmy trafili na jej aptekę i tam jest szyba wybita i... O, miałem tam zajść. Co ty mówisz? Idziemy. To moment, halo. Gdzie ten topór? Po pierwsze to... Rozglądam się za tym toporem. A, i taczkę trzeba odnieść. No właśnie. Dobra, panowie, to plan w takim razie. Rozładowywujemy taczkę? No, rozładowywujecie taczkę. I odwozimy ją? Odwozicie taczkę. I idziemy do Elwiry. Jeżeli w tym czasie nie przyjdzie Józef, to idę z nimi. Nie przychodzi Józef. Józef załatwi swoją sprawę. I w takim razie po odwiezieniu taczki... Chcę może panowie kiwi kupić? Nie... Kurwa mać! Nie denerwuj mnie z tym! Kiwi, wiesz, gdzie tego ziemniaka możesz sobie wsadzić? Albo gdzie ja ci go wsadzę? W ziemię? 2 szylingi. Za taczkę. Albo ktoś się dowie, że sprzedajesz ziemniaki. Owłosione. Wielka zbrodnia, panie, no... Dobra, Durisz, szkoda ja czasu. Się jest tym czas. Aktem. Wyciągam łapę. Durisz, szkoda czasu. Ludzie! Krzyknąłem. Najtańsze ziemniaki w Weissbruku. Nowa włochata odmiana. Wiesz co? Tak z głębi serca. Pu! Prosto mu na buty. I odchodzę. On się tak patrzy, gada do jakiegoś starszego faceta. To był komplement, co nie, ojciec? Widzicie, że ten gościu tak się tylko na niego patrzy. Zawiedzionym wzrokiem, że... coś mu nie wyszło w życiu. Durisz. Kierujecie się tam, gdzie prowadzi was Viggo i Xavier. Durisz, to było naprawdę niepotrzebne. Szkoda... Józi oszukuje. Dobra, ale... nie to jest teraz sednem sprawy. Na przyszłość słuchaj się innych, dobra? Przecież możesz nam zaufać. Patrzę się na niego. A ty mi nie rozkazuj. To była tylko sugestia, porada. Rozkazywać będzie chudy. Do Elwiry. I kierujecie się pod... gabinet Elwiry Clydeston. I ty, Durisiu, i ty, Abelharcie, od razu zauważacie, że okno do gabinetu jest wybite. Ja tak naciskam palcem na drzwi, które się uchylają prawdopodobnie, bo jest zamek by ten. Elwira! Może... Chodzę. Może ja tu zostanę, żeby nie było jak ostatnio. Z Gideonem. I gdy wchodzicie... Że jak już ktoś tutaj był, to już go nie ma. I wy wchodzicie... Ale może być ktoś... to może być jakiś podstęp. Ja lepiej stanę przy drzwiach. Okej. Okay. To ty, Durisz, w takim razie wchodzisz pierwszy. I od razu zauważasz, że całe dolne piętro jest kompletnie zdemolowane. Meble są połamane, szuflady jakieś w ogóle powyrzucane, fiolki, które gdzieś tam były, jakieś menzurki,
Wszystko jest porozbijane na podłodze, jakieś księgi porozrzucane. Wygląda to, jakby albo ktoś specjalnie zdemolował jej dom, albo jakby czegoś szukał. Okej, okay. Elwira! Krzyczę po prostu. Głucha cisza. Ja się rozglądam schodami. Schody na górę i schody do piwnicy. Idę do piwnicy. A ty, Ksawierze, co robiłeś? Ja się rozglądam za śladami jakimiś, które mogą mi zdradzić, co tu się mogło wydarzyć. Jakby chodzi percepcja. Mi typowo o osobę. Okej, okay. Percepcja. I wiesz co? Znajdujesz jakąś kartkę papieru, która leży na stole jakby nienaruszona tym całym chaosem, który ogarnia całe to mieszkanie. A coś na niej pisze? Tak, coś na niej pisze. A Barharcie, coś znalazłem. Rzuć okiem. O, pokaż. Nagłos bym prosił. Jeszcze dziś dostarcz towar do czerwonej stodoły, inaczej zobaczysz. No i ktoś to pisał w jakiś wzburzony na pewno. Czerwona stodoła. Mówi to wam któremuś z was coś? Durisiu? No w piwnicy jestem. Tak, jesteś w piwnicy. I jakby schodzisz na dole, na dół schodami i na końcu schodów znajdują się drzwi. Próbujesz je otworzyć, one się trochę ruszają i są chyba zaryglowane od środka. Stukam. Nic się nie odzywa, ale... Elwira! Masz wrażenie, że chyba coś tam się ruszyło. Ale nic się nie odzywa, ani na wołanie Elwira, ani nic takiego. Okej. Dobra, wracam na parter. Znaleźliśmy poszlakę. No i? Jakaś czerwona stodoła. No to idziemy. Znaczy, nie wiemy, gdzie to jest. I ja się dowiem, chodź. Czy ktoś ma czuły słuch? Abelhard? Ja mam węch. A ty nie masz, ja mam słuch. Sorry, pomyliłem się. Tak. Mam słuch absolutny, no. Rzuć sobie na percepcję. Przerzuca, co? Mało przerzucaliście na tej sesji. Jak mało? No. Duriś przerzucał. No. Ja nic nie przerzuciłem. Duriś tylko przerzucał. A Belharcie, słyszysz coś z tej piwnicy? Jakby szuranie, może... odgłos kroków? W piwnicy ktoś jest. Ksawier, iść pierwszy może. To idę. Okej. Wchodzisz na dół. Drzwi są zaryglowane. One są zaryglowane od wewnątrz. Od wewnątrz. To pukam w drzwi. Pani Elwiro? Nic pani nie jest? Kto tam jest? Nikogo tu nie ma. Słyszysz głos? Chyba dziecka? Jak nie jesteś Elwirą, wiesz, co tu się stało? Chcemy jej pomóc. Charyzma. Plus 10. A to jest osoba płci przeciwnej? Tak. Ale dziecko. Nie zadziała. Nic nie zmienia. Dobra. Zabrali ją źli ludzie.
Jesteś ranna? Nie. Potrzebujesz pomocy? Jesteś głodna? Tak. Otwórz. Damy ci jakieś jedzenie. Poszukamy jej. Wiesz, gdzie jest czerwona stodoła? Nie wiem. I drzwi otwierają się i... Za drzwiami stoi blond włosa dziewczynka koło 10 lat. Jestem Liza. Dobrze, Lizo. Dawno zabrali Elwirę? W nocy przyszli jacyś źli ludzie i jak ja zajmowałam się domem, bo Elwira się mną zajmuje, bo moi rodzice nie żyją i ja się dla niej domem zajmuję. I oni przyszli też wczoraj, jak Elwiry jeszcze nie było i oni się o nią pytali i coś mówili o jakimś towarze i ja nie rozumiałam, o co chodzi i ja powiedziałam o wszystkim Elwirze, jak ona przyjechała i w nocy i oni przyszli i oni ją zabrali, a ja się tutaj schowałam. Dobrze, w takim razie Elwira ma jakieś zapasy w domu, żebyś sobie wzięła do tej piwnicy? Ja, oni popsuli tutaj wszystko i ukradli i składniki różne Elwiry i w ogóle. Ale możesz sobie coś zrobić do jedzenia tutaj, czy nie masz z czego? Ja nie mam, ja w nocy siedzę tu głodna. Dobrze, to znasz to miasto? No tak. To w porcie są dwa statki. Jeden statek to jest Rebeli, a drugi statek, jak ten nasz statek? Brok się nazywa? Brok. To Rebeli to jest bardzo duża łajba, pewnie największa w porcie. Obok jest Brok, mniejsza. Tam będzie załoga. Idź tam do nich. Powiedz, że przysyła cię Xavier, Vigo i Duriś i Aberhart. Żeby ci dali jeść i żeby się tobą zaopiekowali, żeby zadbali o twoje bezpieczeństwo. A my poszukamy Elwiry. No dobrze, no. Pójdę. Ale znajdziecie Elwirę? Postaramy się. No dobrze. To ja pójdę, dziękuję. Ona... Ja tak patrzę, czy ona nie jest ranna, jak ona... Nie, nie jest ranna. Pobita, czy cokolwiek. Nie jest ranna. I nawet zauważasz, że z wami rozmawiała, za plecami trzymała taką siekierę do rąbania drewna. Ja się... Wiesz co, jak ją zobaczyłem, to tak mam aprobatę wobec tego. Ona ją odłożyła i poszła. Dobrze. Więc trzeba znaleźć jakiegoś zakapiora i wydusić z niego, gdzie jest czerwona stodoła? Chodźcie, wiem, gdzie się dowiedzieć. Czy ta dziewczynka wychodzi drzwiami głównymi najpierw? Tak, wychodzi drzwiami głównymi i idzie w stronę portu. Ja tak odprowadzę ją wzrokiem, ostrożnie, i czekam na resztę. I reszta też wychodzi. Reszta też wychodzi. Czerwona stodoła to może być magazyn nawet jakiś. Ale co tam się dowiedzieliście? Co to było za dziecko? To jest dziecko, którym Elwira się opiekuje. Została porwana wczoraj wieczorem. Aha. A to dziecko, to tak mu zaufaliście? Nazwij mnie naiwnym, ale tak. Wiem, gdzie możemy się dowiedzieć, chodźcie. I wychodzę po prostu. Nie patrzę, czy idą za mną, czy nie. Idę za nim. Widziałem, że to dziewczę się kierowało do portu. Chyba nie wysłaliście jej na barkę. Wysłałem jej na barkę. W takim razie oby to nie był drugi Gideon. Nie każde dziecko jest demonem, Vigo. Ale pewności nie ma. Niektóre się tak zachowują.
ale pewności nie ma. Ale to się nazywa bezstresowe wychowanie. Idę do tego informatora, u którego byłem. Kierujesz ich w tamtym kierunku. Durisiu. Prowadzisz twoich towarzyszy do lichwiarza. Sprzedawcy ekskluzywnego sprzedawcy informacji. Ubezpieczeń i kredytów. Tak. Chodzisz z powrotem do środka. Chodzisz, to była cała reszta, mam rozumieć. No zapewne. Dzień dobry, znowu widzę, że przyprowadził pan przyjaciół, może jakiś kredycik? Informacje znowu. Nie takie opłacane. Może kredycik? Niskie oprocentowanie. Szukamy jednego miejsca. Czerwona stodoła. Gdzie to jest? I ręka leci do przodu. Patrzę na Durisia. Patrzę na Abelharta. Ja kładę szylinga. Że jak na ciebie patrzy. To jest droga informacja. Kładę drugiego szylinga. To jest bardzo droga informacja. Kładę mu pensa. Niech pan to wyceni, proszę. Korona. 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 Z głowy jeszcze nikomu nie spadła. To ile tam było generalnie tych? Dwa, tak? Dwa. W sensie patrząc na tą rękę. Dwa szylingi i jeden pens tam leży. Mhm. Dobra. Czy on reaguje jakoś na to, że korona z głowy nie spadła? Uśmiecha się. Dobra, wyciągnę te 18. A nie macie w całości? Co to jest za różnica? A może być i tak. Bierze to i wsypuje gdzieś tam do jakiejś szuflady. Po drugiej stronie kanału jest taka bardzo stara stodoła. Kiedyś była czerwona. Tam się długo męty spotykały różne. Tam kiedyś była ćpalnia. No i to nazywali czerwoną stodołą. Teraz to tam się nic za bardzo nie dzieje, ale to na pewno o to wam chodzi. To jest czerwona stodoła. Chwytam za klamkę. Patrzę na towarzyszy. Trafimy? Myślę, że tak. Jest tam jakieś hasło, jakieś, nie wiem, wejście, cokolwiek? Czy tak po prostu każdy sobie tam wchodzi? Znaczy aktualnie, co tam nic nie ma, to sobie chyba możecie wejść. Aha. Rozumiem, że nie ma mowy o pomyłce. Nie, czerwona stodoła jest tylko jedna. Znaczy, inaczej, jest dużo czerwonych stodół. No, kto se pomaluje, tak ma. Ale jest jedna, ta czerwona stodoła. Dobra, to wystarczy. W razie czego zgłosimy się z reklamacją. Idziemy. Nie czekam na jego odpowiedź, wychodzę. Wychodzicie i widzicie, jak na drzwiach pisze: reklamacji nie przyjmujemy. A tam jest, ale to jest napisane, czy jest jakaś tabliczka? Jest tabliczka przywieszona. To ja ją zabieram ze sobą. I wychodzicie. Mhm. Gdzie się kierujecie? No tam, gdzie wskazał jakby, tak? Na drugą stronę rzeki. Tak, okay. Do mostu, przez most i do, jakby na miejsce. W takim razie idziecie w stronę mostu, który kieruje na drugą stronę kanału. I nagle słyszycie: stać! W imieniu Wielkiego Księstwa Paravonu! To
wy? Jak słyszę ten brytyjski akcent, to osrywam to w ogóle i idę dalej. I słyszycie, że zauważasz za tobą. To wy? I... A ja mam prawników! Mam prawników tym razem! I wy zostaliście pozwani! Ja mówię do niego po brytyjsku. A ja się do niego odwrócę. Ale szanowny panie, nie ma co się denerwować. O co chodzi? I widzisz tego mężczyznę, którego spotkaliście w powozach i koniach. Tego Bretończyka, który próbował was orżnąć w karty. Stoi przy nim dwóch elegancko ubranych mężczyzn z jakimiś dokumentami w ręce, z piórami obwieszeni sigmaryckimi sigilami. Także dwóch strażników. To wiesz co, to ja bym zrobił inaczej, bo ja myślałem, że on sam podbiegł. To jak on jest w kilka osób generalnie, to na razie go zlewam, bo jakby tylko po prostu spojrzę, zobaczę, że jest piątka i po prostu będę szedł z resztą ekipy. Znaczy właśnie, bo ja miałem dodać, że Xavier w ogóle to olewa, idzie dalej. No, bo ja myślałem, że on sam idzie, to bym zrobił co innego. I teraz słyszycie... W imieniu imperialnego prawa proszę się zatrzymać. Zatrzymuję się. W imieniu Sir Descarteza. Widzisz, gościu taki w ogóle znudzony to mówi. Zostaliście pozwani za pośrednie spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. I macie obowiązek zgłosić się dnia dzisiejszego w trybie natychmiastowym do sądu w Weisbruku. Przykro mi, panowie. A kogo, jak wygląda, znaczy inaczej, co, kto jest, to jest pewnie na papierze, kto jest pozwany? Duriś, Kaltenbacher i towarzysze. I towarzysze? Tak. Duriś? Ja. Słyszycie jeszcze, jak ci strażnicy tak rozmawiają? Ja ten, nie kojarzy ci się to? Duriś Kaltenbacher? Nie. Może, nie wiem, dobra. Ale właśnie, bo tam jest Duriś, a to jest Durak. Więc jest pewna pomyłka tutaj. Ja jestem przecież Krasnalem, a tam jest imperialne imię. Panowie, nie strzelajcie głupa. Bardzo dużo krasnoludów nosi imperialne imiona. A to jak ty masz w papierach, Duraku? Panie, może być też dużo Kaltenbacherów. Proste. Inaczej, panowie. Mamy nakaz sądowy. Ale ja w papierach mam Durak. Urlson. Sprawdzimy to, panowie. Po południu proszę zgłosić się na przesłuchanie. Jeśli są panowie niewinni, jeśli to nie panowie, to będą się panowie ubiegać o odszkodowanie od sądu. Czy je przyznają? Nie wiemy, rzadko się to zdarza, ale można próbować. Prosimy nie stawiać oporu i wstawić się po południu w budynku sądu w Weisbruku. Znaczy, dobra, to panowie strażnicy, jedna rzecz. Pewnie nie byłoby żadnego problemu w powyższej sytuacji, żeby się stawić, żeby się być na czas, nawet żebyśmy w tym momencie wyruszyli. Jednakowoż znajoma Duraka została prawdopodobnie uprowadzona i chcemy ją odnaleźć. Elwira. Jest to potrzeba wyższa. Jest to potrzeba wyższa i mam wrażenie, że dla sądu może być to argument łagodzący, jeżeli mielibyśmy się, powiedzmy, spóźnić. Próbowali panowie to zgłosić. Nie ma czasu. Albo właśnie to zgłaszamy. Jak ona się nazywa jeszcze raz? Elwira. Klajstun.
aptekarka. Elvira Clyston, Elvira Clyston. A. Tak. W jej domu, czy tam w jej aptece jest wybita szyba i wyrwany zamek w drzwiach. Jej młodsza podopieczna powiedziała nam o tym, że porwali ją ludzie wieczorem. Pamiętam ją. Ochrona Straży Miejskiej nie obejmuje szanownej pani Elwiry Clyston. Z jakiego to powodu? Obrazę świątyni. Sigmara. Ale... Dobrze, to ją zapytam. W każdym razie to jest dla nas sprawa w tym momencie dosyć istotna, bo jej życie jest nam bliskie. Postaramy się... Jeżeli straż się tym nie zajmie, to my się tym zajmiemy. Zapytamy w sądzie. Proszę wstawić się jutro z samego rana w takim razie. Skinam głową. Dziękuję. Panowie, idziemy. Wróćcie jeszcze tam z tyłu. Wygrałem, wygrałem. Pieniądze będą moje. I wy odchodzicie w stronę mostu, który prowadzi do miejsca nazywanego Czerwoną Stodołą. Miejsca, w którym więziona jest wasza znajoma Elvira Clyston. W jakim celu jest tam uwięziona? Przez kogo i dlaczego? Dowiemy się na następnej sesji.